Dzień dobry Panie Rzeczniku Adamie i dzień dobry Marcinie, nasz przyjacielu, przyjacielu krytyki w Cieszynie, kulturoznawco, znawco hokeja, dziennikarzu. Musiałam znaleźć moment, żeby powiedzieć, kim jesteś. Dzień dobry. Ty, który poprowadzisz całe spotkanie, a Państwa zapraszam do słuchania i w odpowiednim momencie do zadawania pytań. Dzień dobry Państwu. Właściwie po tym entre Joanny myślę, że możemy spokojnie rozpocząć naszą rozmowę, zwłaszcza, że w słowie wstępnym Joanna przedstawiła ten główny wątek, wokół którego wszystkie jubileuszowe spotkania związane z dziesięcioleciem istnienia Świetlicy Krytyki Politycznej w Cieszynie się ogniskują. Myślę o odwadze i moje pierwsze pytanie, które tak pierwsze, po raz pierwszy nasunęło mi się na myśl, kiedy otrzymałem propozycję i pojawił się pomysł, abym z Panem rozmawiał. Panie Adamie, to tak naprawdę co dla Rzecznika Praw Obywatelskich znaczy słowo odwaga? Przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie i przeprosić za dwie kwestie. Po pierwsze, miałem się dzisiaj spotkać z panią burmistrz, nie zdążyłem, a to tylko i wyłącznie, bo miałem być tutaj cały dzień, ale no, Komisja Wenecka jednak poprosiła o spotkanie rano w piątek i uznaliśmy w biurze, że jednak warto, żebym został na spotkaniu z Komisją Wenecką i po prostu odbył te spotkania, które są absolutnie niezbędne, także pani burmistrz, przepraszam za to. Po drugie, mam nadzieję, że się uda. Natomiast druga rzecz, za którą chciałem przeprosić, to za krótkie spotkanie, ale akurat ekipa TVN24 się dowiedziała, że tutaj będę i poprosili o wypowiedź na temat marszałka Grodzkiego. No i uznałem, że to akurat pasuje tak do tematu naszego spotkania, bo on obecnie doświadcza tego, na czym polega ta odwaga w życiu publicznym, czyli odwaga realizowania własnej agendy, własnego pomysłu na to, jak być marszałkiem. Odwaga przedstawienia swojego rozumienia rzeczywistości, ale także podejmowania działań, które mogą być uznawane, może nawet nie tyle za kontrowersyjne, ale za które może być krytykowany, ale jednocześnie radzenia sobie z tym, że to nie jest bezkosztowe. Czyli wydaje mi się, że jak myślimy o odwadze w naszym życiu publicznym, to musimy brać pod uwagę, jakie możemy ponieść osobiste koszty związane z tym, co robimy. Myślę, że w jakiś sposób też oceniać i analizować, czy jesteśmy w stanie ponieść ten koszt, nie wiedząc do końca, jaki może być końcowy, jaki może być ostateczny rezultat. Bo podejmując określone działania, nie jesteśmy w stanie ocenić reakcji drugiej strony, reakcji społeczeństwa, hejtu i także aktów przemocy. I nawet biorąc pod uwagę chociażby postać marszałka Grodzkiego, tak, no naprawdę można było przewidzieć na swój sposób, że będzie trwała zmasowana kampania oszczerstw. Świadków, którzy się gdzieś tam znajdują, prawda, i rzekomo wręczali jakieś świadczenia i co więcej, prawda, uwzględniali denominację, prawda, złotego, teraz o tym opowiadając, tak. Ale na przykład, no, ja bym nie przewidział, że Centralne Biuro Antykorupcyjne poprzez swoją stronę internetową oficjalnie będzie szukało świadków i donosicieli. To jest coś, co zaskakuje, coś, co już przekracza pewne granice wyobraźni. I tak samo pewne granice wyobraźni może przekraczać, co będzie kolejnym krokiem, ale także jaka będzie reakcja społeczna. Co więcej, jak mówimy o odwadze, no to i spotykamy się na początku stycznia, to musimy mieć w pamięci zamordowanie pana prezydenta Pawła Adamowicza, tak, który poniósł wielką cenę za kampanię nienawiści, która w stosunku do niego się toczyła. Także ja tak to widzę, że odwaga moim zdaniem wiąże się oczywiście z pewnym poczuciem odpowiedzialności za to, co się robi, ale także z pewnym zrozumieniem kosztu,
który można ponieść i to jeszcze, kiedy mamy równanie z wieloma niewiadomymi i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki ten koszt będzie i czy to będzie koszt osobisty, czy to będzie tylko koszt polityczny, czy to będzie koszt finansowy, zawodowy i tak dalej, i tak dalej. I teraz znowu, jak jeszcze mówimy o odwadze, to na przykład, to jest ciekawe, bo jak się myślałem o tym dzisiejszym spotkaniu, to przyszło mi do głowy, że ja w sumie, jak w różnych miejscach się spotykam, a czasami też za granicą coś mówię na ten temat, to ja nie mówię o wartościach pozytywnych, tylko ja częściej mówię o wartościach negatywnych, czyli ja częściej mówię o strachu, a nie o odwadze. To znaczy ja mówię, że słuchajcie, będą kłopoty z sądami, czy z innymi sytuacjami, które należą do naszego życia publicznego ze względu na tak zwany czynnik strachu. Nie wiem, z czego to wynika. Teraz właśnie sobie to uświadomiłem, że częściej właśnie mówię o tym, co blokuje podejmowanie pewnych decyzji, a nie o tym, co powoduje, że ludzie są odważni, że pewne decyzje podejmują. O panu w ogóle mówi się, że jest pan rzecznikiem odwagi, panie Adamie. I moje pytanie, czy pan z tym określeniem się w jakiś sposób utożsamia? Nie. To znaczy, ja myślę, że ja nie lubię temu, co robię, przypisywać jakichś nadmiernych słów. Tak? To znaczy, ja zawsze staram się dość poważnie mówić o tym, że mam określone zadania do wypełnienia, mam określony mandat konstytucyjny i po prostu staram się to robić najlepiej, jak potrafię i staram się unikać używania słów, które byłyby nadmierne, tak? To znaczy, no nie, my jesteśmy w Cieszynie, tu słyszałem, że na sali jest pani Gabriela Lazarek, tak? Pani Gabriela jest dla mnie osobą odważną, tak? No bo jednak to jest zupełnie co innego siedzieć sobie w gabinecie i podejmować, podpisywać różne dokumenty, spotykać się z różnymi osobami, gdzieś tam się narazić, prawda, na trochę hejtu i trochę różnych tam może nieprzyjemnych sytuacji, ale jednak w pewnym sensie robić to w ramach określonego mandatu, móc posługiwać się orzełkiem, flagą, mieć pewien, prawda, oficjalny urząd i budżet państwowy jeszcze na dodatek, tak, pomimo tych wszystkich cięć, ale jednak jest, tak, no to jest zupełnie co innego niż stać na rynku i protestować, tak, i odczytywać świadectwo Piotra Szczęsnego i się narażać na to, że ludzie się dziwią, po co się to robi, dlaczego się to robi, po co się, to jest zupełnie inna sytuacja, dlatego jak ja widzę, czy osoby protestujące, czy osoby, które naprawdę na co dzień ryzykują i przyrównuję ich sytuacji do sytuacji do mojej, no to no bez przesady, tak, ze mną, tak bym powiedział, tak, no jakby cały czas mam ten mandat i ten orzełek i od tego po prostu jestem, można to robić lepiej lub gorzej, no może po prostu w niektórych kwestiach staram się najzwyczajniej w świecie nie odpuszczać. Jest pierwszym rzecznikiem, tak mi się przynajmniej wydaje, który tak mocno wyszedł do ludzi, bo podróży w ciągu roku odbywa pan około kilkudziesięciu, spotykając się z różnymi ludźmi, z różnymi środowiskami, wsłuchując się w historię bardzo wielu, czasami tragicznych historii ludzkich i ludzkich wydarzeń. I tak naprawdę chciałem pana, panie rzeczniku, zapytać, co w panu tak najbardziej zostaje ze spotkań z ludźmi? Jest tutaj ze mną pani dyrektor Barbara Imiałczyk, nie wiem gdzie jest, ale to bez pani dyrektor, o tam jest pani dyrektor, bo pani dyrektor kieruje w biurze Centrum Projektów Społecznych. To jest taka jednostka organizacyjna, w ramach których organizujemy te wyjazdy regionalne, ale też ma, myślę, że bardzo takie bogate doświadczenie i parlamentarne i jako szefowa przez wiele lat Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. No, bez pani dyrektor i jej zespołu to bym tego najzwyczajniej w świecie nie zrobił. Tak? To są spotkania, które my wcześniej staramy się naprawdę dobrze zaplanować. Zawsze dla mnie jest miło, że jak gdzieś przyjeżdżam, to mogę powiedzieć, że tutaj już byłem. Tak? Akurat tutaj nie byłem na takim typowym spotkaniu regionalnym, ale byłem kiedyś odwiedzić sąd, gdzie jednej pani kurator wręczaliśmy odznakę honorową, jeszcze przyznaną przez moją poprzedniczkę.
A później odwiedzaliśmy schronisko dla bezdomnych, spółdzielnię socjalną i, prawda, i tutaj spółdzielnię, która ma markę Well Done, i bardzo byłem pod wrażeniem, prawda, i w wielu miejscach nawet później mówiłem, że to fajnie wygląda, to połączenie pracy społecznej z problematyką wychodzenia z kryzysu bezdomności. Ale tak, ale wracając do pytania, przede wszystkim te spotkania służą temu, żeby poznać konkretne problemy i zrozumieć rzeczywistość poza warszawską czy poza wielkomiejską, bo ta rzeczywistość jest zupełnie inna i jest to rzeczywistość czasami bardzo taka wręcz przykra, że tak może być, a czasami napawająca niezwykłą nadzieją. Dla mnie często takie wyjazdy to jest coś w rodzaju takiego ładowania akumulatorów, czyli żeby z jednej strony się dowiedzieć, że w wielu miejscowościach udają się naprawdę nieprawdopodobne rzeczy, i to szczególnie tam, gdzie widzę współpracę między władzami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi. To wtedy można naprawdę góry przenosić, tak, jeżeli chodzi o zmianę lokalnej rzeczywistości. A czasami, gdzie widzę, że są jakieś konflikty, to nagle się okazuje, że nawet najprostsze problemy są trudne do rozwiązania. Widzi się, jak wiele zależy, zmian w Polsce zależy od tego, że nie tyle, że się przyjmie jakąś, prawda, magiczną ustawę, czy coś się dofinansuje i to wszystko rozwiąże, tylko że zmiana zależy od pomysłu i energii lokalnej. No i też widzi się problemy, które, tak jak mówiłem, w dużych miastach są niedostrzegalne. No, przykładowo myślę, że my mamy taki pewien wkład w debatę publiczną, jeżeli chodzi na przykład o temat wykluczenia transportowego. Ja też pochodzę z małej miejscowości, Gryfice, województwo zachodniopomorskie, i wychowałem się w takiej miejscowości. Akurat no, nie miałem problemu z dojazdem do szkoły, bo przyzwoite liceum w Gryficach było i jest. Natomiast jak jedziemy do takiego Człuchowa, tak, i wiemy, że młodzież licealna kończy zajęcia o godzinie 15, powiedzmy o 14:30, i o 15 ma ostatni autobus, który wraca na wioskę, to zupełnie zmienia postać rzeczy. Jak się o tym mówi, nie wiem, młodzieży z liceum Staszica w Warszawie, to dla nich to jest jakaś abstrakcja kompletna, tak? I teraz albo pamiętam też takim dużym zdziwieniem, może nie zdziwieniem, ale takim zaskoczeniem, że będę się takimi tematami zajmował, to były na przykład fermy hodowlane, czyli fermy, które produkują niezwykły smród i powodują, że zmienia nam się krajobraz wiejski, ludzie mieszkali w miarę przyjemnych miejscowościach i nagle ze względu na wielką fermę na, nie wiem, 200 tysięcy kurczaków czy 100 tysięcy, prawda, sztuk trzody chlewnej, ta miejscowość jest kompletnie nie do poznania i oni są w zasadzie bez wyjścia, no bo ani nikt nie odkupi tej nieruchomości, ani nie mogą się przeprowadzić, a szukają ochrony prawnej. Tak, taką ochronę prawną znaleźć i widać taką rozpacz. Wczoraj miałem taką ciekawą historię, bo byliśmy na, była taka konferencja jubileuszowa profesora Marka Safiana, wybitnego prawnika, i konferencja została zatytułowana jaka wykładnia powinna być stosowana, prawda, w procesie wykładni prawa przez sędziów. No i mędrcy się spierali, czy ma być to wykładnia językowa, czy celowościowa, czy systemowa, i to, czy funkcjonalna, to wszystko jest bardzo tam ugruntowane na gruncie teorii prawa. No i akurat zaprosili mnie też do tego panelu, a ja mówię, no ale dobrze, no i co z tego, że wy macie taką czy inną wykładnię? Jak macie wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący opiekunów osób z niepełnosprawnościami, który od 6 lat jest niewykonany, tak? Z perspektywy tego człowieka, który opiekuje się osobą z niepełnosprawnościami, to jest ważne, tak? A nie to, jaką wy tam wykładnię przyjęliście, tylko to, że system prawny działa. Czyli to, co widać często na tych właśnie wyborach regionalnych, to, że jest wielka nadzieja, że to państwo nam jakoś pomoże, że ten system prawny odpowie na nasze potrzeby, a nagle się okazuje, że to nie działa, że w praktyce gdzieś brakuje tego elementu. I także myślę, że to, co mi dały te wyjazdy i te spotkania, no to właśnie takie zrozumienie, jak ważne jest myślenie o całości, a nie tylko o poszczególnych elementach systemu, ale jednocześnie myślenie o tym, że te poszczególne elementy muszą działać, tak? Że to nie jest tak, że któryś z nich zlekceważymy i będzie dobrze i system się jakoś sam naprawi. Sam się nie naprawi, to jest wielka, wielka praca. Gdzieś tak nieustająco tętni jednak
sposób myślenia przyszłościowego. Znaczy, no, myślicie nieustannie o przyszłości i ja chciałbym się odnieść w ogóle do odwagi mówienia o przyszłości w pańskich wystąpieniach z ostatnich tygodni, bo tak przypominam sobie Kongres Praw Obywatelskich z grudnia zeszłego roku, kiedy pan bardzo mocno zaakcentował temat naszej przyszłości, podając nawet 5 drogowskazów, którymi powinniśmy się posługiwać w takiej praktyce myślenia o tym, co nas czeka, czy co z nami będzie, bo tak naprawdę przyszłość tworzymy tu i teraz, nawet spotykając się tutaj i rozmawiając dzisiaj, i tak naprawdę dość istotnymi drogowskazami, które pan wymieniał, tam było zaufanie do wiedzy, nauki, tam była integracja europejska, tam była wspólnotowość, tam był bardzo ważny element służba państwu. I chciałbym pana zapytać, zgodnie z pańskimi intuicjami, jaka nas przyszłość czeka, co będzie z nami za 10, 15, 20 lat, proszę mi pozwolić jeszcze dokończyć, zwłaszcza, że kiedy tak przyglądamy się życiu społecznemu, w tym takim najszerszym kontekście, myślę, społecznym, ekonomicznym, gospodarczym, prawnym, do czego też pewnie jeszcze będziemy dzisiaj wracać niejednokrotnie, natomiast nie ma systemowej debaty, strategicznej debaty na temat przyszłości. W ogóle nie rozmawiamy na temat wyzwań cywilizacyjnych, przed jakimi stoimy. Politycy, którzy powinni takie role wypełniać, ich interesuje co? Ich interesuje przekaz dnia, prawda? O poranku i tyle. Dlatego pytam pana, pan spotyka się z ludźmi, pan wie, co oni myślą o swojej przyszłości, jak je z przyszłością wiążą nadzieje. To moje wystąpienie na Kongresie Praw Obywatelskich. To było faktycznie takie wystąpienie, gdzie chciałem podsumować te kilka lat i też dać pewną próbę odpowiedzi, jak ta przyszłość może się kształtować. I dlatego ja to wystąpienie zatytułowałem Agenda 2035. I faktycznie wskazałem te drogowskazy, czyli pewien sposób myślenia, którym powinniśmy się kierować przy rozwiązywaniu określonych wyzwań cywilizacyjnych, bo tam pierwsza część to były te wyzwania cywilizacyjne, nazwane przeze mnie. Pierwsze to zmiana klimatu, to kwestie wyzwań, prawda, demograficznych związanych ze starzeniem się społeczeństw, ale także kwestiami migracyjnymi. To był kryzys praworządności. Także kilka wyzwań, czy rozwój nowych technologii i też, co ja widzę jako kłopot, to, że my żyjemy w coraz większych takich bańkach. Wszyscy mówią o bańkach, tak, ale głównie chodzi o to, że młodzież szczególnie, myślę, że funkcjonuje trochę w innym świecie komunikacyjnym, co wpływa na to, jak postrzega zjawiska, które wokół niej zachodzą, co może mieć przełożenie na jakość funkcjonowania demokracji. I ja nie jestem w stanie przewidzieć, jak się to będzie rozwijało, nie jestem w stanie przewidzieć, jak będzie faktycznie wyglądała kwestia zmiany klimatu za 10 lat, bo być może jednak się zdarzy tak, że ludzkość coś zrozumie i coś poprawi w tym zakresie. Też wydaje mi się, rozważania na temat rozwoju nowych technologii, można gdzieś w miarę przewidzieć, że ta sztuczna inteligencja czy używanie algorytmów będzie miało coraz większy wpływ na nasze życie, ale jak bardzo, to też nie wiemy, tak? Podam taki przykład. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, swego czasu, gdzieś 3-4 lata temu, firma Google zaprojektowała takie okulary, które miały służyć obserwowaniu rzeczywistości z takim systemem augmented reality, czyli tak zwana poszerzona rzeczywistość, czyli patrzymy w danym kierunku, prawda, i widzimy, że a to w tym kierunku jest fryzjer, w tym kierunku, prawda, jest dom towarowy, kawiarnia i tak dalej, tak? I wyglądało, że już za chwilę my wszyscy będziemy w tych okularach chodzili, a się jednak okazało, że konsumenci, no, niespecjalnie lubią kupować coś, co służy temu, że możemy się czuć wszyscy nagrywani na bieżąco, prawda? Albo możemy sobie też wyobrażać, że na przykład nowe technologie doprowadzą do tego, że wszyscy będziemy monitorowani w centrach miast i będą sprawdzane nasze dane przy użyciu obrysów geometrycznych twarzy,
Ale myślę, że no sceny z Hongkongu, gdzie demonstranci obalają wieże monitoringowe temu służące, no być może spowoduje, że wiele osób sobie uświadomi, że jednak no bez przesady z tym rozwojem technologii i z tym wszystkim, co służyć ma rzekomo naszemu bezpieczeństwu, a tak naprawdę będzie zagrażało naszej wolności. Także to trudno jest wszystko przewidzieć. Natomiast zmierzam do tego, że po to te drogowskazy wskazałem, czy opisałem, żeby jednak sobie odpowiedzieć na pewne takie proste pytanie. No bo na przykład integracja europejska. Tak? W Polsce jest jakaś grupa osób powątpiewających w sens integracji europejskiej, a moim zdaniem no, nie ma innej opcji, tak? To znaczy nie ma innej opcji, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na zagrożenia ze strony wielkich korporacji, ze strony konkurencji na rynku globalnym bez jednak uczestniczenia w projekcie integracji europejskiej. Co więcej, ja uważam, że Polska ma absolutnie i kadry, znowu tutaj można do Cieszyna wrócić, prawda, i do pana byłego burmistrza, i ma kadry i naukowe, i polityczne, żeby być wręcz liderem, jeżeli chodzi o integrację europejską i tworzenie pewnych projektów, które mogłyby mieć zasięg i znaczenie dla całego globu. Czy tak samo, jak mówiłem, jeżeli chodzi o kryzys praworządności, no na dłuższą metę tak nie można, tak? To znaczy my jesteśmy naprawdę w poważnej sytuacji obecnie. Zobaczymy, jak jutro wyjdzie demonstracja i jak będzie wyglądał przyszły tydzień debata w Senacie nad ustawą sądową, ale to jest naprawdę, szanowni państwo, to już jest ostatni szaniec trochę, tak? To znaczy to już jest domykanie absolutne systemu zmiany ustroju i zmiany systemu władzy w Polsce. I teraz, czy my jesteśmy to w stanie utrzymać? No, jeżeli to pójdzie w tym kierunku, no to konsekwencja będzie, to będzie rosnące poczucie niesprawiedliwości i korupcja, tak? No nie ma innej drogi, tak to będzie także w Polsce wyglądało i tutaj musimy sobie jasno odpowiedzieć, że musimy ten kryzys przewalczyć, ale żeby go przewalczyć, to ja na przykład jako jeden z drogowskazów wskazuję coś, czego my w Polsce nie dostrzegamy, tak? My nie dostrzegamy znaczenia służby państwu, temu, że mamy naprawdę wiele osób, które są funkcjonariuszami w różnych rolach publicznych i którzy naprawdę się starają wykonywać porządnie swój zawód, a debata publiczna jest ustawiona w taki sposób, że ta administracja to działa źle, że wszyscy są rozleniwieni, że wszyscy nic nie robią i tak dalej. Znaczy mi chodzi o to, jaki taki ogólny dyskurs. Ja oczywiście jestem jednym z tych, który będzie widział wiele nadużyć i problemów, no bo tym się zajmuję, tak? To jest mój zawód, żeby rozpatrywać skargi od osób na różne sposoby pokrzywdzone, tak? Ale naprawdę zastanówmy się tak rzeczywiście, tak, z perspektywy 30-letniej, czy faktycznie jest aż tak źle, tak? Czy faktycznie jest aż tak źle, żebyśmy nie doceniali tych wszystkich, którzy wykonują pracę. No wstrząsnął wywiad z prokuratorem Mariuszem Krasoniem. To jest prokurator, szanowni państwo, to jest ten prokurator, który ze względu na uczestnictwo w jednej demonstracji takiej solidarnościowej, popierającej jednego z sędziów, o ile mnie pani się nie myli, dostał, można powiedzieć, taką sankcję, tak można by to nazwać, przymusowe wysłanie go na delegację służbową. Tak, no proszę sobie wyobrazić, że dostają państwo pismo od przełożonego, że pracowali państwo w Krakowie, a od poniedziałku państwo pracują we Wrocławiu, tak? I muszą państwo, nie ma znaczenia, jak tam się wam układa życie rodzinne, jakie macie obowiązki w stosunku do rodziców, musicie jechać i tam pracować, bo taki jest nakaz od przełożonego i nie można się od tego odwołać. I czy z Wrocławia do Krakowa, to jakoś, już nie pamiętam, jak tam te miasta się układały, tak? Ktoś mnie poprawia. Natomiast dla mnie było niesamowite, że osobą, która wystąpiła w obronie prokuratora Krasonia, byli obrońcy w sprawie Brunona Kwietnia. Pamiętają państwo, Brunon Kwietnień to był ta osoba oskarżona i skazana za organizowanie zamachu na parlament. I obrońcy mówili tak, my możemy się nie zgadzać na sali sądowej, ale to jest porządny prokurator, to jest profesjonalista, prawda? To nie jest człowiek, którego można w ten sposób lekceważyć i traktować. I teraz
I czy my w naszym takim codziennym, i on później, Mariusz Krasoń, udzielił takiego mocnego wywiadu, gdzie opisywał swoje przeżycia, jak na przykład on jedzie stwierdzić, kto jest ofiarą wypadku i co on, prawda, przeżywa i jak to wygląda w jego codziennym życiu. I czy my jesteśmy w stanie jako społeczeństwo docenić tych wszystkich, którzy służą państwu, służą nam wszystkim, prawda? Bo to nie chodzi o jakieś abstrakcyjne państwo, tylko służą naszej wspólności demokratycznej, którzy się w tym kierunku wykształcili, podjęli taką decyzję i tak dalej. Czy my jesteśmy, dlaczego my na przykład od tak po prostu wypuszczamy z różnych powodów politycznych de facto ludzi na wcześniejsze emerytury, tak? Jak w Polsce, jak się jest, nie wiem, generałem policji czy wojska, ale jest się w tym wieku, powiedzmy, lat już te 50 tam kilka i się jest, no, nie z tej opcji, no to się go wysyła na emeryturę, problem jest z głowy, można swoich, prawda, tutaj wypromować, ale no z punktu widzenia interesów państwa, no to jest po prostu jedna wielka strata, tak? Dlaczego oni mają pracować albo być na emeryturach wysoko opłacanych? No okej, okay, no zarobili na to, zasłużyli, ale dlaczego mają na przykład w sektorze prywatnym w tym czasie pracować? Dlaczego my nie korzystamy z ich wiedzy, z ich doświadczenia, z tego wszystkiego, prawda, na co oni pracowali i zdobywali to doświadczenie? I teraz jakbyśmy spojrzeli na tą służbę państwa, także z punktu widzenia tego, po co ten urzędnik ma być, że nie tylko chodzi o służenie obywatelom, nie tylko chodzi o budowanie coraz silniejszego państwa poprzez właśnie ludzi, ale także chodzi o to, żeby chociażby oprzeć się korupcji, oprzeć się wielkim korporacjom, na przykład mocno, jak są jakieś, nie wiem, kwestie rozstrzygane na szczeblu Unii Europejskiej, to żeby nie dawać się zwieść, prawda, lobbystom, tylko, prawda, trzymać chorągiew interesu publicznego cały czas wysoko, to my o tym nie rozmawiamy, a moim zdaniem powinniśmy naprawdę mocno o tym rozmawiać. Czy w ogóle temat praworządności jest wciąż istotny dla ludzi w Polsce, panie Damian, z pańskiej perspektywy? Czy z mojej... To jest, ja myślę, że pierwszy problem z praworządnością, jak z debatą na temat praworządności, mamy taki, że to jest naprawdę, to już się tak zapętliło, to już jest, te wszystkie decyzje, działania i tak dalej spowodowały tak wielki miszmasz komunikacyjny, że bardzo trudno jest to rozsupłać. Przykładowo, jeżeli państwo słyszą komunikat, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego podjęła uchwałę w składzie 7 sędziów, która to uchwała może być wiążąca dla innych składów Sądu Najwyższego, że wprawdzie nie można kwestionować legalności powołania sędziów przez prezydenta, ale można kwestionować niektóre opinie Krajowej Rady Sądownictwa, to już myślę, że po pierwsze muszą państwo tak się zastanowić, jakie jest znaczenie uchwały składu 7 sędziów, dlaczego ta izba podjęła w tym momencie taką uchwałę, co to jest za izba, skąd się ona wzięła, dlaczego kwestionuje ona coś, co zostało zrobione przez Krajową Radę Sądownictwa, ale to, co zostało zrobione przez prezydenta, to już nie do końca. To jest odpowiedzi na ileś szczegółowych, prawda, pytań. To naprawdę konia z rzędem, to byłby w stanie sobie z tym poradzić, tak? Ale jeżeli się powie, co więcej, nawet jak ja bym chciał to skomentować, to ja bym musiał używać, będąc urzędnikiem państwowym, no języka w miarę neutralnego, takiego, który by nie mógł być uznany za podważający wiarygodność tej izby, tak? Ja nie mogę sobie na przykład pozwolić na to, żeby mówić językiem dość otwartym i mocnym, tak jak to robi chociażby pan profesor Marcin Matczak, tak? Który chyba jest, myślę, że jedną z nielicznych osób w Polsce, która jest w stanie o tym mówić prostym językiem i takim właśnie rozsupłanym, tak? Ale to też jest z kolei uproszczony przekaz. Także myślę, że to jest pierwszy kłopot. Drugi kłopot polega na tym, czyli zrozumienie, na czym ta cała debata teraz polega. Drugi kłopot jest taki, że mamy tutaj skutki odsunięte w czasie. Jak ja mówiłem o tym, że nas czeka w wyniku kryzysu praworządności w dłuższej perspektywie
zakłócenie poczucia sprawiedliwości oraz korupcja, no to pewnie można, wiele osób by powiedziało, no ale zaraz, no widzi pan to jakąś korupcję, coś, sądy mają jakiś kłopot, coś nie, przecież tu skazali jednego, drugiego, piętnastego, prawda? Ja mówię, a mi chodzi o to, że zakłócenie praworządności powoduje brak poczucia odpowiedzialności, że ten skutek jest odroczony w czasie. Czyli trzeba przewidzieć pewien bieg wydarzeń i to, jak się one będą, jak one będą się rozwijały. Trzeci kłopot jest taki, że no przecież przeciętnego obywatela to nie dotyczy. No faktycznie, no większość z nas pewnie tutaj na tej sali nie ma aktualnie żadnej sprawy w sądzie, tak? Ja mam raptem jedną, akurat dość istotną, z powództwa Telewizji Polskiej, tak? No ale no powiedzmy, jestem dość, i tak mam mniej niż, nie wiem, Wojciech Sadurski, tak? Na przykład, tak? Nie chcę tutaj epatować tą swoją sprawą, bo to nie o to chodzi, tak? Ale chodzi mi o to, że większość z nas nie ma pewnie tutaj na tej sali jakiejś sprawy, a co więcej, nawet jak ma jakąś sprawę, to może być ona na tyle zwyczajna, normalna, codzienna, że nie widzi jakiegoś większego zagrożenia dla swojego życia. W czasach PRL-u też sądy orzekały o rozwodach, spadkach, zachowku i o umowach najmu, prawda? I no i cóż z tego, prawda? Też one w jakiś tam sposób działały. W związku z tym nie ma przełożenia na rzeczywistość. No ale jest jakaś grupa, która już nawet teraz doświadcza tych kłopotów. Mówiłem o tych opiekunach osób z niepełnosprawnościami, którzy są, mają niższe świadczenia niż powinni mieć, nie bardzo mają jak domagać się wyższych. Znaczy jest tam pewna droga przez sądy administracyjne, ale to też ostatnio kwestionowana przez ministerstwo. Ale taką osobą, grupą, która jest najbardziej moim zdaniem dotknięta, to są ofiary ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 roku, która ma taką skrótową nazwę publicystyczną, która to skrótowa nazwa publicystyczna jest niesprawiedliwa dla tych osób. Czyli te osoby, które przeszły pozytywną weryfikację i pracowały od 90 roku przy tworzeniu służby więziennej, policji, służb specjalnych, straży granicznej i tak dalej. I teraz tych osób jest kilkadziesiąt tysięcy. W stosunku do nich zastosowano mechanizm odpowiedzialności zbiorowej. Mogą pójść z tymi sprawami do sądu, licząc na to, że sąd w swojej łaskawości bezpośrednio zastosuje konstytucję, bo na podstawie normy ustawowej niewiele sąd może zrobić, ale jak zastosuje konstytucję, Europejską Konwencję Praw Człowieka, no coś tam może jeszcze z danej sprawy wydusić, pod warunkiem, że się nie będzie bał i pod warunkiem, że mu to sąd wyższej instancji nie zakwestionuje, a jeszcze inne sądy, no to nawet jak ta sprawa trafi, no to zawieszą postępowanie, bo czekają na rozpoznanie pytania prawnego, które zostało zadane przez Sąd Okręgowy w Warszawie Trybunałowi Konstytucyjnemu. A Trybunał Konstytucyjny z jakichś dziwnych powodów wciąż na to pytanie nie chce odpowiedzieć i jakoś tak nie wiem, czy nawet chce usłyszeć odpowiedź na to pytanie, tak? Rozumiem Państwo, chodzi mi o to, że już to już jest bardzo potężna grupa osób, którym obcięte emerytury i nie mają w rzeczywistości dostępu do sądu ze względu na nagromadzenie elementów politycznych wokół sprawy. Jak mają szczęście i natrafią na odważnego sędziego, właśnie a propos odwagi, to ten sąd orzeknie zgodnie z konstytucją i konwencją praw człowieka, jak nie, no to trafiają w tego typu obieg zamknięty, licząc z jakąś taką nadzieją, że może sprawą się kiedyś zajmie Europejski Trybunał Praw Człowieka. Może za 2 lata, może za 3, może za 5, bo to im daje jakąś nadzieję. Także, czyli dla tych osób to jest fundamentalna rzecz, co się dzieje z praworządnością, tak? Co się dzieje z tym, z kwestią, bo to już dotyka ich bardzo konkretnych, bieżących interesów. To jest fundamentalna rzecz dla osób, które są zatrzymywane i na przykład przedstawiany wniosek o tymczasowy areszt, no to raczej te osoby są zainteresowane, żeby stąd niezależnie, a nie żeby był pod presją prokuratury, która może grozić, nawet nie chodzi mi o jakieś groźby formalne, tak, ale takie gdzieś na zasadzie wiecie, rozumiecie, jeżeli się zachowacie nie tak jak trzeba, to zobaczcie, co się stało z kolegami ze Szczecina, którzy orzekali w sprawie aresztu dla menedżerów zakładów chemicznych Police, prawda? No mieli kłopoty, po co wam to, nie? Także i to wszystko są rzeczy, które są nieprzewidywalne, tak? Także to jest kolejny element, który wpływa na naszą debatę, że
mamy być może takie postrzeganie, że nas to nie dotyczy, bo nie jesteśmy grupą, a nawet tych, których dotyczy, to ta grupa jest na tyle mała, że nie ma wpływu na takiego decydującego na rzeczywistość. I wreszcie jest kolejny czynnik, który też ma dla nas w Polsce znaczenie, a mianowicie, no, akurat tutaj w sądzie rejonowym w Cieszynie to byłem, tak? I tak mam wrażenie, że tu chyba u was problemów z przewlekłością chyba nie ma, tak? Tak, o ile, znaczy zazwyczaj w tych mniejszych sądach tych problemów nie ma, ale w dużych miastach są. I po prostu sądy, no, w dużych miastach szczególnie nie funkcjonują najlepiej, nie dostarczają tej, w cudzysłowie, tej sprawiedliwości szybko, efektywnie, w sposób zrozumiały, w sposób przewidywalny. I to powoduje, że my, jak nam ktoś mówi, że chce zreformować sądy, no to my się oczywiście zgodzimy. No, oczywiście trzeba zreformować sądy, tylko rozumiemy różne pojęcia pod tym pojęciem, co znaczy reforma sądów i można w związku z tym manipulować opinią publiczną. Także mamy takie nagromadzenie tych różnych czynników, które powoduje, że ta dyskusja o praworządności jest trudna. Natomiast ja cały czas mówię, że nie patrzmy na to z perspektywy teraz, dzisiaj, ja, tylko patrzmy z perspektywy, gdzie nas to prowadzi i gdzie byliśmy kilka lat wcześniej. I że jednak to zagrożenie jest niezwykle poważne i że to zagrożenie będzie miało skutki dla przyszłości całej Polski. Chciałem pana zapytać w kontekście również praworządności, ale nie tylko, ponieważ ta kwestia już padła, że my się zamykamy się w bańkach, żyjemy w swoich bańkach, sztucznych światach, do których osoby myślące inaczej albo wyznające inne systemy wartości nie do końca mają możliwość wstępu, albo inaczej, nawet nie mamy jakiejś takiej większej woli, aby znajdywać z nimi porozumienie. Jak pan sądzi, istnieje możliwość jeszcze porozumienia? Pan deklarował niejednokrotnie, że ta wojna plemion pana w żaden sposób nie powinna dotyczyć, że te plemiona, one toczą między sobą walkę, natomiast rzecznik jakby musi być ponad nimi. Stąd moje pytanie, czy porozumienie jest w ogóle jeszcze w tej chwili możliwe? Nie wiem, znaczy ja myślę, że to... Ja mam cały czas nadzieję, że jest, może tak odpowiem, że jednak uda nam się porozumieć co do tych wartości, które powinny być dla nas wspólne i uda się być może znaleźć jakieś rozwiązanie i że zaczniemy się koncentrować na sporze, który jest naturalny w demokracji, bo naturalne jest to, że się nie zgadzamy, jeśli chodzi o różne kwestie, ale że jednak zaczniemy siebie traktować podmiotowo, a nie w taki sposób, że kogoś wykluczamy, atakujemy, czy wręcz decydujemy się na chwyty poniżej pasa, po których bardzo trudno jest wrócić do normalnej dyskusji. Tutaj mógłbym wrócić do tego, co się dzieje obecnie wokół marszałka Grodzkiego. I co więcej, w tej naszej debacie publicznej mam takie wrażenie, że czasami są takie momenty, kiedy nagle się okazuje, że można tak próbować, tak? No, nie wiem, czy państwo pamiętają, jak była inauguracja parlamentu, jak prezydent Rzeczypospolitej przywitał się na początku, prawda, z wszystkimi przedstawicielami wszystkich sił politycznych i miał takie przemówienie, prawda, takie, powiedziałbym, koncyliacyjne, tak? A później się okazało, że nie wiem, 3 miesiące później ten sam prezydent mówi o pierwszej prezes Sądu Najwyższego, że to wstyd, że taka osoba w ogóle jest pierwszym prezesem. No to jeżeli mamy tego typu sprzeczność przekazu, to bardzo trudno jest na tym budować co mogłoby być długotrwałego, bo trudno jest po prostu jednorazowymi chwytami retorycznymi czy gestami przezwyciężyć długo budowaną atmosferę nieufności. Natomiast to, co jest mimo wszystko pocieszające, to, że wciąż nam się udaje współpracować w niektórych sferach życia społecznego i w niektórych zagadnieniach, które nas łączą. Weźmy wczorajszy dzień. To przyjęcie przez aklamację
deklaracji w sprawie narracji historycznej i prawda tych oświadczeń rosyjskich. No tu jednak, czy tego chcemy, czy nie, musimy mieć wspólny jeden interes polegający na obronie terytorium, obronie suwerenności, niepodległości i sprzeciwu wobec absolutnego, jasnego fałszowania historii. Tak? Przypomina mi się w tym kontekście taki zabawny tweet, bo proszę zauważyć, że jedną z osób, która no, nie jest specjalnie lubiana przez aktualnie rządzących, to jest znana publicystka, dziennikarka Ann Applebaum, tak? Żona Radosława Sikorskiego, no, osoba niezwykle znana na świecie, niezwykle szanowana za to, co napisała, no i znawczyni też tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. I ona napisała jakiś taki wielki tekst dla czasopisma The Atlantic, które jest bardzo szanowane na świecie, na temat, który był pod tytułem, jeżeli pamięć nie mieli, Wielkie Kłamstwo Putina, tak? I ktoś tam sobie żartował na Twitterze, no, że prawdopodobnie tym tekstem zrobiła więcej niż Polska Fundacja Narodowa za połowę swojego budżetu, prawda? Bo taki tekst ma większe znaczenie wizerunkowe. Także być może są pewne tematy, gdzie coś nas jednak łączy i gdzie jesteśmy w stanie mówić tym samym głosem. Ja mam czasami w moim biurze takie momenty, gdzie udaje się współpracować tak ponad te kwestie naszego zapatrywania na różne tematy, gdzieś odchodzą na bok i szczęśliwie udaje się współpracować. Ja bardzo cenię te momenty. Miałem taką ciekawą dyskusję kilka miesięcy temu w biurze na temat opieki hospicyjnej i paliatywnej na terenach wiejskich i to było dość miłe, że to był temat, gdzie na debacie się pojawili ludzie z lewej i z prawej sceny politycznej i że postać doktora Grabowskiego, który takim jest teraz takim, można powiedzieć, nie chcę nadużywać słów następcą, ale powiedziałbym raczej osobą, która kontynuuje na terenach wiejskich misję księdza Kaczkowskiego, on jest szefem Fundacji Proroka Eliasza, jemu udało się na debatę ściągnąć czterech i to bardzo wysokiej rangi przedstawicieli Kancelarii Prezydenta. Tak? No i przez całe bite pół dnia wspólnie debatowaliśmy, jak poprawić opiekę hospicyjną. I być może to jest jakiś sposób, że być może nie szukajmy na siłę takiego mitycznego porozumienia, że my tutaj ze sobą będziemy, prawda, tutaj nagle się kochali i współpracowali, ale próbujmy pragmatycznie rozwiązywać określone problemy, które są dla nas wspólne. I wydaje mi się, że w tym zakresie na poziomie wspólnoty lokalnej to się de facto odbywa, prawda? Wydaje mi się, że na poziomie lokalnym to widać, na poziomie tym centralnym no już jest trochę gorzej, bo to nie jest tylko rzeczywisty spór polityczny o ideę, ale jednak spór czasami na wyniszczenie i zlekceważenie przeciwnika. Mam w sobie patriotyzm konstytucyjny, deklarował pan niejednokrotnie. Ja chciałbym się dowiedzieć, co za tym terminem się kryje, a być może nieco przewrotnie zapytać, czy istnieje patriotyzm niekonstytucyjny. To pojęcie patriotyzmu konstytucyjnego, no to jest pojęcie z niemieckiego konstytucjonalizmu, które zostało de facto stworzone po II wojnie światowej, gdzie poszukiwano tego, co naród niemiecki łączy i tutaj chyba tym największym promotorem tego pojęcia był Jürgen Habermas, znany niemiecki filozof. Natomiast w Polsce, proszę zauważyć, my nie traktowaliśmy konstytucji, pomimo jej przyjęcia w 1997 roku, do końca poważnie, tak, że ta konstytucja była, obowiązywała, natomiast nie stanowiła takiego punktu odniesienia w naszej wyobraźni społecznej. I myślę, że te ostatnie lata jednak budują znaczenie konstytucji. Co więcej, konstytucja zyskała rangę nie tylko, swoistą rangę symboliczną, rangę, która do której się odwołuje sporo osób i która może łączyć różne środowiska,
którym zależy na przestrzeganiu tej konstytucji. Tutaj wydaje mi się, że lipiec 2017 roku był szczególnie ważny, czyli te protesty w obronie nie tylko sądownictwa, ale w obronie wartości konstytucyjnych i z tym, że właśnie konstytucja i ten słynny symbol narysowany czy zaprojektowany przez Lukę Rajskiego, czyli ten konstytucja, ty, ja, prawda, każdy z nas zna ten symbol, stał się czymś takim łączącym. I też proszę zauważyć, że to się zbiegło z tym, w tym czasie z tym, że wiele osób podjęło działania na rzecz promowania konstytucji. Czytanie konstytucji w czasie demonstracji, to akcje edukacyjne, tydzień konstytucyjny. I myślę, że takie przekładanie naszego myślenia o rzeczywistości przez rangę właśnie postanowień konstytucyjnych. Ja nawet Państwu powiem o takiej rzeczy stosunkowo niedostrzeganej, ale która w moim biurze była swoistym przewrotem, może nie zaraz kopernikańskim, ale była na pewno przewrotem. Jak przygotowywano raporty roczne rzecznika, to zawsze przygotowywano je w ten sposób, że analizowano różne tematy z punktu widzenia problemów, prawda, czyli tam mieszkalnictwo, podatki, osoby, nie wiem, ogródki działkowe, sądownictwo, prokuratura, prawda, czyli bardziej hasłowo i w ten sposób był raport przygotowywany. A ja zaproponowałem coś takiego, ale słuchajcie, a może zrobimy inaczej, spróbujmy zrobić raport roczny na temat działalności rzecznika poprzez odwoływanie się do poszczególnych postanowień konstytucji. Zastanówmy się, co pod nimi się kryje, tak? Zacznijmy tam, czyli po kolei. Godność, artykuł 30, 31, wolność jednostki, 32, zakaz dyskryminacji, 33, równe traktowanie kobiet i mężczyzn i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób cały raport przygotowaliśmy. I to nam też, po pierwsze, sami zaczęliśmy odkrywać, co się kryje pod poszczególnymi postanowieniami konstytucji. Niektóre odkrywaliśmy takie, które są nawet gdzieś tam zapomniane. Nie wiem, tam chyba bodajże jest artykuł 68 ustęp 5. Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą rozwojowi kultury fizycznej dzieci i młodzieży, prawda? No i dobrze, no skoro jest takie postanowienie, które się mieści w rozdziale, który jest poświęcony ochronie zdrowia i nakłada określone zadania na władze publiczne, to się zastanówmy z tej perspektywy, no dobrze, to co się pod tym kryje, to co faktycznie władze w tym roku zrobiły, czy faktycznie ta norma konstytucyjna była realizowana. Także w ten sposób też staraliśmy się poprzez przygotowywanie raportu rocznego i poprzez takie ciągłe odwoływanie się, takie wręcz maniakalne czasami, do postanowień konstytucji, przypominać, że konstytucja jest dla nas i że kryją się w niej ważne wartości. No i też na przykład ja uważam, że promuję taką tezę, że jest jedno postanowienie w konstytucji, które nie zostało odkryte przez świat, zaryzykuję, liberalno-lewicowy krytyki politycznej, o tak może, tutaj grubo, a mianowicie jest takie postanowienie w preambule, że jesteśmy pomni gorzkich doświadczeń z czasów, kiedy prawa człowieka były w naszej ojczyźnie łamane, tak? Czyli konstytucja jest ustanowiona i ten cały system ochrony praw człowieka i system gwarancji instytucjonalnych, aby chronić prawa człowieka ze względu na wcześniejsze nadużycia. I uważam, że myślę, że to środowisko lewicowo-liberalne nie odkryło, że nie musimy patrzeć na prawa i wolności z perspektywy tego, że po prostu one są i że mamy takie gwarancje, ale zastanowić się, w jaki sposób one były faktycznie łamane w poprzednim ustroju. Czyli sięgnąć i do Berezy Kartuskiej, i sięgnąć do zakazów, nie wiem, chrztów i ślubów dla funkcjonariuszy w czasie PRL-u i pod tym kątem spojrzeć na wolność sumienia i wyznania, spojrzeć na zakaz tortur nieludzkiego traktowania przez pryzmat traktowania osób zatrzymywanych, więzionych i w więzieniach stalinowskich, i w późniejszych. Pięknie to opisał w swojej biografii Karol Modzelewski, co robiono z więźniami za jego czasów, w jaki sposób ich torturowano i traktowano. Czy chociażby jak patrzymy na prawo do życia, no to przez pryzmat sprawy chociażby Grzegorza Przemyka, tak? Czyli żeby stworzyć taką narrację, że w szkole nie mówimy, wiecie, macie prawo do życia i tak naprawdę dzieciaki nie wiedzą, co to znaczy, tylko mówi, wiecie, prawo do życia to oznacza, że państwo nie może nikogo pozbawić życia, a jeżeli tak się stanie,
bo mogą być różne sytuacje przypadkowe, to musi sprawę wyjaśnić. I macie tutaj historię Grzegorza Przemyka, co się z nim stało. Zrozumcie, dlaczego to jest teraz w Konstytucji. Tej narracji nam bardzo w Polsce brakuje. To jest też kwestia, to jest też kształtowanie patriotyzmu konstytucyjnego, czyli tłumaczenie, skąd się te postanowienia Konstytucji wzięły. I wreszcie Konstytucja jako akt prawny, który łączy wspólnotę, a nie dzieli. Czyli te wszystkie postanowienia, które mówią o wspólnocie lokalnej, ale także które mówią o wspólnotach, o poszanowaniu różnego rodzaju mniejszości. To także postanowienia, które mówią, to jest ta część preambuły, która odwołuje się, prawda, do tych, którzy wierzą w Boga oraz do tych, którzy nie podzielają wiary, ale te wartości wyciągają, prawda, z innych źródeł, tak? Bardzo myślę, że jest dużo takiego, tego, co nas może budować i też myślę, że powinniśmy doceniać, że minęło już 23 rok, leci teraz, od przyjęcia Konstytucji i jednak ona w zasadzie dwukrotnie była zmieniana, ale były to zmiany dość techniczne i praktyczne, że jednak udało się ją cały czas co do zasady zachować w tym niezmienionym kształcie. Pan wierzy w istnienie standardów etycznych, które nie powinny być naruszone. Takie deklaracje też z ust Rzecznika Praw Obywatelskich padały i to niejednokrotnie. Chciałbym pana zapytać, co takiego się dzieje, zresztą nie tylko w Polsce, że te standardy etyczne tak łatwo i tak bez konsekwencji w różnych przestrzeniach naszego życia bywają łamane i naruszane. Po pierwsze, poczucie braku odpowiedzialności, czyli że za łamaniem standardów nie idą określone konsekwencje. No ale te konsekwencje, żeby mogły istnieć, no to musi istnieć, prawda, jakieś zaczepienie, chociażby poprzez członkostwo na przykład w jakimś samorządzie zawodowym. Jeżeli ktoś nie jest członkiem samorządu, a wymaga się od niego określonych standardów, to trudno, żeby one były respektowane. Po drugie, nawet jak istnieją mechanizmy egzekucji, to z powodów na przykład politycznych mogą być one lekceważone. Wydaje mi się, że takim dobrym przykładem jest Komisja Etyki Poselskiej. Proszę zauważyć, Komisja Etyki Poselskiej jest traktowana w polskim parlamencie jako marginalna. Nie trafiają tam osoby z takim, powiedziałbym, wielkim autorytetem, tylko jest to po prostu jedna z wielu komisji. Akurat ona mogłaby nadawać określony rytm. Co więcej, ze względu na jej skład, jej decyzje i jej rekomendacje mogą być podporządkowane po prostu bieżącym interesom politycznym. Po trzecie, to co myślę, że wpływa obecnie na rozluźnianie norm etycznych, to jest to, że tak dużo się dzieje różnych nadużyć, że my nie nadążamy, tak? To znaczy są czasami, ja mam, rozmawiam z różnymi, prawda, osobami, że czasami w ciągu dnia dzieją się dwie, trzy rzeczy, że nawet dziennikarze nie nadążają, nie wspominając o, nie wiem, osobach opiniotwórczych, które być może powinny się nad tym pochylić czy zastanowić, tak? Przepraszam, pochylić, nie lubię tego słowa, wykreślam ze słownika, tak? Które powinny się nad tym zastanowić. No weźmy chociażby wczorajszy dzień pod uwagę. Po pierwsze, nieudostępnienie samochodów Komisji Weneckiej. W ogóle sytuacja absolutnie kuriozalna, tak? Która już nie ma, to nawet nie chodzi o granice etyki, ale no szukanie jakichś takich wydumanych szykan w stosunku do kogoś, z kim się po prostu nie zmieniamy i to ze strony państwa, które no nie powinno sobie pozwalać na, my naprawdę nie musimy sobie pozwalać jako państwo na tego typu rzeczy, czy druga rzecz to oświadczenie na stronie CBA, prawda? Jeden dzień mamy dwa istotne wydarzenia i tak się dzieje każdego dnia, że brakuje czasami czasu i energii na reakcję. Myślę też, że kolejny czynnik, który powoduje obniżenie tej takiej skuteczności etycznej, jest to, że
aby sankcje etyczne, na przykład sankcje środowiskowe, bo one często to ma znaczenie, tak, że ktoś, nie zgadzamy się z czymś postępowaniem i gdzieś go towarzysko potępiamy, tak, ktoś nie jest gdzieś zapraszany. Myślę, że czasami brakuje takiej siły i determinacji, żeby zareagować, co wynika także ze strachu, tak, bo chcemy dalej mimo wszystko jakoś funkcjonować, albo po prostu nie chcemy być kontrowersyjni, nie chcemy się gdzieś narazić, nie chcemy być traktowani jakoś inaczej, a jednak zdobycie się na taką sankcję środowiskową w stosunku do kogoś wymaga także swoistej takiej odwagi w życiu cywilnym. No i nagromadzenie tych wszystkich okoliczności powoduje, że nam się te normy etyczne w niektórych sferach życia rozluźniają, ale myślę, że też znowu, że mogą być niektóre przestrzenie, gdzie się nam zaostrzają. Tam, gdzie na przykład są dobre systemy deontologiczne i gdzie są sprawne mechanizmy egzekucji, to może to iść w dobrym kierunku, prawda? To czasami też zależy od osób, które trafiają na stanowisko, na przykład rzeczników dyscyplinarnych, pewnej determinacji, żeby oczyścić, w cudzysłowie oczyścić środowisko z pewnych zachowań, które są najzwyczajniej w świecie nieprzyzwoite. Przepraszam, jeszcze bym dodał jedną rzecz tutaj, sorry, dodałbym masowość, tak, że w niektórych zawodach masowość powoduje większą trudność. Z jednej strony powoduje, że osoba, która jest poddana temu nadzorowi etycznemu, przestaje być anonimowa, znaczy staje się, przepraszam, bardziej anonimowa, w związku z tym być może łatwiej to jest egzekwować, ale z drugiej strony powoduje napływ nowych osób do jakiejś profesji i w związku z tym rozluźnienie określonych zasad. Ja, na przykład ja widzę w środowisku adwokackim, bo chyba z nim mam najczęściej do czynienia, że w sumie dość, w sposób dość otwarty można mieć poglądy homofobiczne i je wyrażać. I raczej się to nie spotka z taką rzeczywistą sankcją ze strony organów adwokatury, tak? Po prostu gdzieś, jak nie chce się wchodzić w konflikt taki środowiskowy, robić z kogoś jakiegoś, prawda, nadmiernego tutaj bohatera, prawda, szykanować go przez prowadzenie postępowań, no ale to niestety powoduje utrwalenie także określonych zachowań, które są absolutnie niedopuszczalne i sprzeczne z wartościami konstytucyjnymi. Wywołał pan ten temat, myślę, o uchwałach przeciwdziałaniu ideologii LGBT na Śląsku Cieszyńskim. Taka uchwała jedna się pojawiła i została w tej chwili przez pana zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, myślę o przypadku gminy Istebna. Proszę mi powiedzieć, jak proceduralnie wygląda w sytuacji, kiedy ta sprawa trafia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, co dalej z taką historią? Uważam, szanowni państwo, z całą odpowiedzialnością, że przyjmowanie uchwał przeciwko ideologii LGBT w państwie, które szczyci się konstytucją, która ma zakaz dyskryminacji w sobie, która ma nakaz poszanowania godności, która ma włączać, a nie wyłączać, jest absolutnym skandalem. To znaczy to, że to w ogóle się tak rozlało... Okay. To, że to się tak szeroko rozlało i że tyle gmin, tyle powiatów, województwa także przyjmują te uchwały, polewają to jakimś sosem właśnie walki z rzekomą ideologią, ale tak naprawdę chodzi o podkreślenie wykluczenia, formują tam zdania, które moim zdaniem nie mają wiele wspólnego z poszanowaniem właśnie praw człowieka i zasady niedyskryminacji, że uważam, że po prostu to jest przykre, że tak daleko to sięgnęło, że musiał się tym zajmować aż Parlament Europejski. Już państwo wiedzą, że kilka tygodni temu została przyjęta rezolucja Parlamentu Europejskiego potępiająca te uchwały i to naprawdę jakąś taką straszliwą większością głosów, tak? To znaczy tam naprawdę było bardzo niewiele głosów przeciwko tej rezolucji. Natomiast ja myśląc o tych uchwałach, zacząłem się zastanawiać, no dobrze, ale czy one mają tylko i wyłącznie charakter polityczny, czyli na zasadzie takiej odezwy, tak jak się czasami przyjmuje uchwałę, że nie wiem, w tym roku czcimy
nie wiem, będzie 2020 to będzie rok Olgi Tokarczuk, prawda? Albo 2021 to będzie rok, nie wiem, jakiegoś tam bojownika, prawda, o wolność i niepodległość, tak? Rozumieją Państwo, że tego typu uchwały się przyjmuje na szczeblu, na różnych szczeblach i to jest słuszne, ważne, służy budowaniu, prawda, też wspólnoty lokalnej. Natomiast no, w tym przypadku ja uznałem, że po wcześniejszym zasięgnięciu opinii profesora Dawida Sześciło, naprawdę wybitnego prawnika, specjalisty od i samorządu terytorialnego, i prawa administracyjnego, także konstytucjonalisty, że one jednak nie tylko są uchwałami politycznymi, tylko mają walor normatywny, tak? No bo wyobraźmy sobie taką przykładową gminę X i w tej gminie X ktoś chce zorganizować spotkanie w świetlicy wiejskiej i chce zaprosić działacza organizacji typu kampania przeciw homofobii, tak? No to już z automatu jest wykluczony, prawda? Już nawet nie ma szansy skorzystania z przestrzeni miejskiej, nawet nie wiedząc, o czym zamierza ten działacz mówić. On już jest wykluczony, on już jest naznaczony, jego tam nie może być, prawda? On ma jest niedopuszczalny do, niedopuszczony do przestrzeni tej lokalowej przestrzeni miejskiej, tak? A wyobraźmy sobie, że w gminie Y mamy nauczyciela matematyki, który jest gejem, tak? I, no jest gejem, no jest, tak? To co? To znaczy, że on ma się teraz z tym ukrywać, bo taką uchwałę przyjęto? Czy ma się zwolnić z tej szkoły? A jeżeli jest konkurs w innej szkole, gdzie chcą zatrudnić nauczyciela, bo właśnie matematyki, bo brakuje kadr, to on może się zgłosić? Czy też już jest wykluczony, bo będzie uznawany przez kogoś jako propagatora rzekomej ideologii LGBT, tak? Czyli jak się zastanowimy nad tym, że tego typu uchwały zaczynają obowiązywać, to i spojrzymy na to z perspektywy funduszy, przestrzeni miejskiej, zatrudnienia i całego z tego tej sfery imperium, które jest w gestii władz lokalnych, to jednak się nam okazuje, że no nie do końca, tak, że jednak ta uchwała w jakiś sposób kogoś wyklucza i pozbawia normalnej podmiotowości i idzie wbrew postanowieniom konstytucji, postanowieniom kodeksu pracy. Czy nawet, nie wiem, czy Państwo, bo czasami, o to jeszcze może bym jeden wątek dodał, bo czasami się pojawia w polskiej debacie publicznej taki wątek, że przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną jest sprzeczne z polską tradycją i polskim prawem, tak? Mniej więcej tego typu narracja się pojawi. Pojawia się, mówię, no dobrze, ale nie wiem, czy Państwo wiedzą, że mamy trzy ustawy, w których się pojawiają normalne przepisy dotyczące zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. To jest kodeks pracy, ustawa o agencjach pracy tymczasowej oraz, co ciekawe, Szanowni Państwo, ustawa o radiofonii i telewizji. Proszę sobie wyobrazić, że w ogóle w ustawie o radiofonii i telewizji jest dość zabawnie, bo mamy przepis, który mówi o zakazie dyskryminacji w takich ogólnych przekazach i tam jest zakazana dyskryminacja ze względu na płeć, pochodzenie rasowe i etniczne i bodajże narodowość, ale z kolei jak mamy przekazy reklamowe, to już mamy także zakaz ze względu na niepełnosprawność, orientację seksualną, religię lub wyznanie, czyli znacznie szerszy katalog. Wynika to z tego tylko, że te przepisy dotyczące przekazów reklamowych były wdrożeniem prawa europejskiego, a tamte pozostałe są po prostu starymi przepisami jeszcze z lat 90. I jak nowelizowano, to jednego do drugiego nie dostosowano. Ale to uwaga na marginesie. Wracając do tych uchwał, z tymi uchwałami, jeżeli przyjmiemy tezę, a ja tak twierdzę, że one jednak mają taki pośredni walor normatywny, czyli oddziaływują na sferę praw i wolności, na naszą sytuację prawną, to uznałem, że w takiej sytuacji ja mam prawo do tego, aby zaskarżyć je do sądu administracyjnego. Rzecznik Praw Obywatelskich ma, zgodnie z ustawą o rzeczniku, możliwość skarżenia każdego aktu prawa miejscowego do sądu administracyjnego i my zazwyczaj się to używamy w jakichś takich różnych rzeczach typu opłaty za utrzymanie czystości w gminie, jakieś tam parkingi, jakieś takie rzeczy, powiedziałbym, dość ważne dla mieszkańców, ale niespecjalnie takie kontrowersyjne ideologicznie. Natomiast no, w tym przypadku uznałem, że warto wybrać po prostu 7-8 jednostek gmin spośród tych wszystkich, które przyjęły te uchwały, pójść do różnych sądów administracyjnych,
zaskarżyć, poczekać na orzeczenia i zobaczymy, jak to będzie, i liczyć na to, że sądy administracyjne się jednak zreflektują i ograniczą stosowanie tej praktyki. Także zobaczymy teraz, jak to będzie wyglądało w sądach administracyjnych, jak one do tego podejdą, ale uważam, że po prostu nie można tego po prostu tak zostawiać, że tak jakby się nic nie stało. Tak? Rzecznik Praw Obywatelskich nie powinien stać się elementem walki ideologicznej. To był jedno z pierwszych zdań, które tuż po objęciu służby pan wypowiedział. Natomiast pamięta pan moment, w którym dokładnie do tej walki ideologicznej został pan zaprzęgnięty. To jakiś szczególny czas, na długie miesiące, lata przez pana zapamiętany? Szanowni Państwo, to jest trochę tak, że w Polsce udało się niestety uznać działania na rzecz pełnego respektowania konstytucji jako element wojny ideologicznej. To znaczy ci, którzy mówią o wojnie ideologicznej, by najbardziej chcieli, żeby zapomnieć o niektórych przepisach w konstytucji, jak właśnie chociażby o tym artykule 32, który mówi o zakazie dyskryminacji. I którzy oskarżają osoby, które jednak się odwołują do artykułu 32, tak jak ja, o to, że oni są na jakimś tutaj froncie walki ideologicznej. Ja powiem tak, jeżeli chodzi na przykład o takie rzeczy, które są symboliczne, ja bardzo starałem się uważać z tym, żeby jednak nie wykorzystywać tego specyficznego miejsca, które mam w naszym życiu publicznym, do promowania określonych rozwiązań, które mogłyby być uznane za pójściem bardzo jednoznacznym w określonym kierunku, tak? Bardzo na to uważałem, natomiast nie jestem w stanie pozwolić na to, aby na przykład przestać mówić chociażby właśnie o ochronie praw osób LGBT, czy żeby przestać mówić o tym, że jeżeli mamy zgodnie z ustawą prawo dostępu do legalnej aborcji, no to prawo powinno być rzeczywiste, a nie na papierze. Albo żeby przestać mówić o tym, że in vitro powinno być faktycznie też dostępne dla tych i że nie należy tworzyć jakichś tutaj sztuczek, że są jakieś rzeczywiste, prawda, alternatywy, tak? No staram się w miarę konsekwentnie realizować pewną podejście do niektórych zagadnień, które uznaję za, myślę, że w pełni zgodne z literą Konstytucji. Natomiast oczywiście jest tak, że w Polsce podjęcie określonych tematów, w ogóle samo to, że się o nich mówi, od razu powoduje, że ktoś jest z tego tytułu. Chyba największą wojną ideologiczną, stoczyłem, w sumie chyba przegraną jednak niestety, tak bym to musiał powiedzieć. Aczkolwiek nigdy nie traktowałem tego jako wojny, może w ogóle słowo wojna to jest źle powiedziane. To była słynna sprawa drukarza, który odmówił wydrukowania plakatów organizacji, która się nazywa LGBT Business Forum. Szanowni Państwo, dla mnie sprawa była tak oczywista, jak 2 razy 2 jest 4. Otóż przyszedł człowiek, który chciał wydrukować zwyczajny roll-up. Mamy tu jakiś roll-up, taki, wiecie, taki rozumiem Państwo, taki podnoszony duży plakat, prawda, z tym stelażem z tyłu. Było napisane LGBT Business Forum, tam numer telefonu i adres. I tylko tyle. Nawet obrazka tam żadnego nie było, tak? Tylko po prostu nazwa organizacji i właściciel firmy w Łodzi, że on z powodów ideowych tego nie wydrukuje. Do nas wcześniej trafiały sprawy, kiedy ludzie z różnych powodów ideowych, którzy oferowali dostępne, odmawiali wykonania różnych usług. Na przykład mieliśmy raz sytuację, kiedy ktoś chciał się dojechać do Lublina busem, a kierowca nie wpuścił osoby z psem przewodnikiem, tak? Mówił, że tu psów nie będzie woził, tak? Mieliśmy historię, kiedy jeden sprzedawca w sklepie odmówił obsługiwania osoby na wózku i podawania jej butów. Zdarzały się nam takie historie i wtedy z automatu robiliśmy jeden taki, można powiedzieć, scenariusz działania. Okej. Robiliśmy jedną rzecz, a mianowicie
Wysyłaliśmy pismo do policji, że to jest naruszenie artykułu 138 kodeksu wykroczeń, czyli kto odmawia w sposób niezasadny wykonania usługi publicznie dostępnej czy publicznie oferowanej, ten popełnia wykroczenie. I wtedy sądy na podstawie takich zawiadomień, no przepraszam, najpierw policja tam wlepiała mandat i później z tym można było iść ewentualnie do sądu. No i w sprawie drukarza tak się stało, ten właściciel dostał 300 zł mandatu i zrobiono z niego no, ofiarę po prostu naruszenia jego wolności ideowej, wolności gospodarczej i wszystkiego, co się prawda da. I sprawa dotarła aż do Sądu Najwyższego, który de facto przyznał rację rzecznikowi i organizacjom LGBT, ale też dotarła do Trybunału Konstytucyjnego i tam Trybunał Konstytucyjny w składzie z udziałem sędziego, przepraszam, z udziałem Mariusza Muszyńskiego, który budzi kontrowersje co do tego, czy jest sędzią Trybunału. Trybunał orzekł, że ten przepis 138 kodeksu wykroczeń jest niezgodny z konstytucją i on całkowicie wypadł z systemu prawnego teraz, czyli nawet ta pani z psem przewodnikiem też nie ma już żadnej ochrony na gruncie kodeksu wykroczeń. Tak? Ale faktycznie z tej sprawy zrobiono jakąś sprawę, jakbym rzekomo wręcz tutaj nic, o niczym innym nie marzył, tylko tym polskim przedsiębiorcom po prostu odbierać ich możliwość ich swobodnego działania. Ja po prostu wychodzę z założenia, że jak się oferuje usługi, to powinny być one faktycznie publicznie dostępne i nie powinno się stosować kryteriów dyskryminacyjnych. I tak samo, jeżeli ktoś by przyszedł z plakatem, nie wiem, pod hasłem nie lubię Platformy Obywatelskiej, to też by z powodów ideowych nie mógł tego odmawiać wykonania, prawda, takiego plakatu. Tak? To nie jest jakby, to nie jest moment na dokonywanie tutaj analizy, czy nam się plakat podoba, czy też nie. Z jednym wyjątkiem, chyba że byłby to plakat, który w sposób jawny promuje działania sprzeczne z prawem, godzące jakby w sposób bezpośredni w porządek prawny, czyli na przykład promowanie faszyzmu, tak? No to wtedy myślę, że tak, no ale tu mamy bardzo wyraźną normę prawnokarną, tak? 256 zakaz propagowania faszyzmu. To wtedy pewnie by można było odmówić, ale w innych przypadkach nie, prowadzenie legalnie działającej organizacji LGBT Business Forum nie jest działalnością nielegalną. Powiem coś kontrowersyjnego, jakby ktoś przyszedł z plakatem ONR, też by trzeba było wydrukować, bo tak się akurat składa, że ONR jest legalnie działającą organizacją. Możemy się z nią nie zgadzać, ale tylko raz w historii Polski przeprowadzono delegalizację jednego z lokalnych oddziałów ONR. To była w Brzegu Opolskim. Tak. Proszę mi powiedzieć, a co się czuje, zdając informację roczną w polskim parlamencie, gdy zaczyna się grubo po godzinie 23, na sali jest kilkanaście osób. Nie traci się jakoś tak wiary w sens całej tej pracy i tego wysiłku, które podejmuje się każdego dnia wraz ze swoim biurem? Tak, ja myślę, że tak, że oczywiście można mieć pretensje, znaczy tak, rozumiem nasze życie polityczne i rozumiem, że z jakichś tam powodów przedstawiciele partii rządzącej nie mieli obowiązku się stawić na tym wysłuchaniu rocznym, czy być może mieli wręcz nakaz pewnego ostentacyjnego niepojawienia się i nawet zadawania pytań. Tak? Okej, no jestem w stanie, znaczy trudno mi to zrozumieć, biorąc pod uwagę taki ogólny rozwój Polski, prawda, i tak się nie powinno dziać, ale no jestem, staram się być uważnym obserwatorem rzeczywistości, mnie to jakoś nie dziwi, tak. Natomiast co do przedstawicieli innych partii, to mnie zawsze zastanawia jedna rzecz. Przecież nie ma lepszej okazji, żeby podyskutować na temat programów politycznych, na temat rzeczy, które są niezrealizowane, na temat różnych wad funkcjonowania państwa i zastanowienia się nad tym, jakie tematy można podjąć w swoich dalszych działaniach publicznych albo w jaki sposób można podyskutować na temat zagadnień, które mogą być ważne dla wyborców danego posła czy posłanki. I to mnie zdziwiło, tak? To, że ja daję dokument 600 stron, twardo napisany, bardzo konkretny, z przykładami,
z naprawdę z wielką starannością, żeby to napisać po ludzku i żeby można było rozmawiać o tych wszystkich niewykonanych zaleceniach, o tych brakach związanych z funkcjonowaniem różnych, w różnych aspektach funkcjonowania państwa. Jak kogoś interesują książeczki mieszkaniowe, to o tym pogadamy, jak kredyt frankowy też, jak system ochrony konsumentów też możemy pogadać, o działkowcach też da radę, o polityce mieszkaniowej jak najbardziej, o ochronie środowiska, o sytuacji na posterunkach policji, więzieniach, w DPS-ach. Młodzieżowych ośrodkach. Dla każdego coś miłego, tak? To znaczy można, nie mówię, że coś miłego w sensie, bo raczej nie mówię o miłych rzeczach, tak? Ale są tematy, które mogą zainteresować i nie ma, tak? I okazuje się, że to interesuje tylko garstkę, a pytania są dość rytualne, tak? Niektóre są lepsze, niektóre są gorsze. Oczywiście cieszy mnie, że posłowie występujący w imieniu poszczególnych klubów parlamentarnych doceniają pracę i dziękują rzecznikowi za pracę, ale ja mówię, ale kiedy wy macie? Co mam wierzyć, że sami w domu usiądziecie i będziecie teraz to czytali i później na tej podstawie podejmiecie działania? No nie do końca w to wierzę, tak? I tego mi żal, tak? Bo to jest także na swój sposób lekceważenie obywateli i ich problemów, bo przecież jeżeli, szanowni państwo, jak pan redaktor powiedział o tej poprawie rzeczywistości, jednym z mechanizmów naszego działania to są tak zwane wystąpienia generalne, czyli wystąpienia, które piszemy, kiedy widzimy jakiś ogólny problem i sygnalizujemy jakiemuś ministrowi, że ten problem należy poprawić, tak? Czyli nie wiem, problem z przemocą na posterunkach policji, problem z funkcjonowaniem młodzieżowych ośrodków wychowawczych, problemy z psychiatrią dziecięcą, z kryzysem bezdomności, tak? To są zazwyczaj bardzo konkretne wystąpienia wskazujące na jakąś jedną rzecz, tak? Tych wystąpień rocznie jest 300, 350, dotyczą przeróżnych tematów. Wielokrotnie się zdarza, że władze na nie albo nie odpowiadają w terminie, najgorsze jest Ministerstwo Sprawiedliwości, albo odpowiadają tak na zasadzie, że faktycznie problem widzimy, ale z różnych powodów tego nie zrobimy, albo odpowiadają w taki sposób, że powołamy zespół roboczy, który się zastanowi i ten zespół roboczy 2 lata się zastanawia i nic z tego nie ma, albo czasami nawet coś robią, ale robią nie tak jak trzeba, ale czasami oczywiście też podejmują działania i faktycznie poprawiają rzeczywistość. Ale też się prosi, tak, żeby te wystąpienia po kolei analizować, przedstawiać i mnie odpytywać z tego, tak? Bo ja nie uciekam przed odpowiedzialnością, jeżeli chodzi o odpowiedzi na te pytania. I co więcej, mnie też dziwi, że nie ma tego momentu, a później na przykład w tym tygodniu się odbyła taka inicjatywa zorganizowana przez PSL, gdzie PSL zorganizował okrągły stół do spraw reformy wymiaru sprawiedliwości. Ja uczestniczyłem też, no bo jak mnie zaprosili, to uważałem, że trzeba na to pójść i kilka słów powiedzieć, no ale sobie tak myślałem, mówię, no dobrze, ale to dlaczego nikogo nie było z PSL-u, żeby mnie spytać o te rzeczy, jak przedstawiałem sprawozdanie roczne, przecież mam na temat sądownictwa, ja wiem, gdzieś 40 stron w raporcie i to nie tylko na te kwestie, o których państwu mówiłem, ale też są i fragmenty o kosztach sądowych, biegłych, o sądach rodzinnych, o systemie doręczeń przesyłek, o nie wiem, zespołach opiniodawczych w sprawach rodzinnych i tak dalej, i tak dalej. Cały szereg problemów, o których możemy porozmawiać i które powinny zmierzać do naprawienia rzeczywistości. Także tu mi jest żal, tak mi jest żal po prostu tak tej marnowanej energii i to nie tylko chodzi o moją energię, to chodzi też o energię Najwyższej Izby Kontroli, bo specjaliści w NIK-u, zostawiam z boku, kto jest szefem, tak? Zostawmy to z boku, ale chodzi mi o to, że to jest akurat, jak mówimy o tym silnym państwie, to kadry, które inspektorów NIK-u, to są naprawdę jedni z najlepiej wykształconych i doświadczonych urzędników państwowych, tak? I te raporty naprawdę mają fundamentalne znaczenie dla zmian naszej rzeczywistości, ale też ich nikt nie odpytuje z tego, bardzo, bardzo rzadko się to zdarza. Jeżeli poszczególni prezesi sądów przedstawiają swoje raporty, też nie ma jakiegoś takiego głębszego zainteresowania, które na przykład problemy z orzecznictwa mogłyby stać się przedmiotem zainteresowania legislacyjnego. Tak? Także tu mam wrażenie, że trochę naszej takiej pary państwowej ze strony tych różnych instytucji niezależnych czy
innych rodzajów władz, po prostu idzie jak para w gwizdek, tak, że nikt nie chce słuchać i później brać to pod uwagę w dalszych pracach legislacyjnych. Mam wrażenie, że to chyba najlepszy moment, abyśmy być może oddali głos naszym szacownym gościom, którzy tak licznie odwiedzili nasze spotkanie, i mam taką propozycję, czy ktoś chciałby zadać pytanie panu rzecznikowi Adamowi Bodnarowi. Mam pierwszego, ja sobie mogę wejść. Panie rzeczniku, jestem zainteresowany zagadnieniem, dlaczego aktualnie nie wykorzystuje nasza opozycja sprawy. Dlaczego opozycja nasza nie wykorzystuje aktualnie sprawy ustawy tak zwanej dezubekizacyjnej, o której pan już wspominał, a przecież jest to ewidentny przykład łamania konstytucji i nieprzestrzegania norm prawnych. Moim zdaniem ustawa ta była pisana na kolanie przez osoby nieprzygotowane. No, jako dowód mogę podać to, że funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa przyjęci do Straży Granicznej po 1990 roku nie została im obcięta emerytura. To wszystko, dziękuję. Dobrze, to zbierzmy jeszcze kilka pytań. Tutaj mamy kolejnego pana. Ja postaram się może z tym. Ja nazywam się Tadeusz Toman, jestem Polakiem z Zaolzy. Polacy oczywiście wiedzą to samo, co Polacy w Polsce, bo oglądają telewizję, ale społeczeństwo czeskie, jeszcze tu jest językowa bariera. Może pan nie wie, że ustawa po czesku to jest konstytucja, a ustawa jest zakon, czyli niektórzy sobie myślą, że 50% posłów zmienia konstytucję w Polsce. Ale moje pytanie jest inne zupełnie. Słuchałem w telewizji pana Rycheckiego, to jest przewodniczący Sądu Konstytucyjnego, i zapytali go, czy w Republice Czeskiej by się mogło z sądami stać to samo, co w Polsce. A on tak odpowiedział wymijająco trochę, że chyba nie, że jego zdaniem, czy pan podziela jego pogląd, że w Republice Czeskiej by się to z sądami nie mogło stać. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Tam mamy panią. Ja bym chciała pozostać w temacie służb mundurowych, konkretnie celników. Tutaj lokalna społeczność, to sporo celników było, teraz już zdecydowanie mniej. Część została w służbie, ale bodajże w 2017 roku zostali ucywilnieni. Poszły sprawy do sądów w kwestii wydania świadectw służby. Sądy pierwszej instancji się raczej przychylały, drugiej instancji w większości też, poza sądem w Bielsku-Białej, który ma swoje widzenie prawa. I pytanie, czy, bo poszły na pewno do pana zapytania, czy pan zamierza się zainteresować sprawą, jakie kroki ewentualnie można podjąć i co, jeżeli no, zostały już wydane wyroki w drugiej instancji? Dziękujemy za pytanie. Tu jeszcze mamy panią. A ja chciałam zapytać, właściwie stwierdzić, że uważam pana za rzeczywiście odważnego człowieka, i chciałam zapytać, czy nie ma pan na przykład obawy, wracając do domu, że ktoś pana napadnie, że ktoś pana przyblokuje w windzie? Nie boi się pan o swoją rodzinę i czy jest pan dostatecznie chroniony? To jest jedno pytanie. A drugie chciałam zapytać, w swoich spotkaniach, które pan ma po całej Polsce i nie tylko, jak pan ocenia zaangażowanie młodzieży w zainteresowaniu się sprawami społecznymi, sprawami ich właściwie tak samo? Czy ma pan jakieś zdanie na ten temat? Bo czy ma pan zaproszenia ze szkół na przykład, żeby rozmawiać z młodzieżą na ten temat? Dziękuję. Dziękujemy za pytanie. Jeszcze szóste, panie Adamie. Tak, dobrze. Chciałbym zapytać o Pegasusa. W
pewnym czasie był wokół tego szum. Ci, którzy za to mają odpowiadać, byli zdziwieni, że w ogóle jest taka kwestia. I wydaje się, że to ucichło, sprawa inwigilacji. Wydaje się, że dla pana to jest jeden z tematów ważnych. Czy jak to wygląda w ogóle z pańskiej strony zainteresowanie tym, czy sprawa się rozwija, czy po prostu to ucichło i że to ucichło i że po prostu nie ma sprawy, a wiadomo, że to się wszystko toczy, nie? Dla tej mentalności, tej władzy, no to jest sprawa strategiczna. Tak przynajmniej mi się wydaje. Zrobimy pierwszą rundę i zobaczymy, ile zostanie nam jeszcze czasu. Dobrze. Szanowni Państwo, kilka bardzo ciekawych pytań. Pierwsza rzecz, ja specjalnie nie używałem nazwy ustawa dezubekizacyjna, bo wszystkie osoby, które się zajmują ustawą i ofiarami tej ustawy, no mówią, że jest to po prostu nazwa krzywdząca, tak? No bo jeżeli ktoś, powiedzmy, w latach 70. pracował albo w biurach paszportowych, albo tworzył system PESEL, albo kładł światłowody, ale akurat to te wszystkie służby podlegały pod MSW wtedy, albo pracował w Wyższej Szkole Milicji wtedy, w Szczytnie czy w Legionowie, no to dlaczego on jest teraz nazywany przy użyciu tej ustawy, prawda, i przy użyciu tego hasła? Dlatego staram się używać takiej nazwy ustawa represyjna z 16 grudnia 2016 roku, a represja ze względu na stosowanie zasad odpowiedzialności zbiorowej i brak dania możliwości osobom na weryfikację swojego statusu, poza, powiedziałbym, tymi osobami, które szczęśliwie trafiły na tych odważnych sędziów, którzy się na to zdecydowali. Ma pan absolutnie rację, że jak się przyglądamy szczegółowo tej ustawie, to osoby będące w różnych stanach faktycznych i które de facto, których postawy moralne można znacznie gorzej oceniać niż osoby objęte ustawą, tak naprawdę są w lepszej sytuacji teraz niż te objęte ustawą, no bo to jest trochę tak, jak się używa maczugi do rozwiązywania dużego problemu, może nie, maczugi do rozwiązania określonego problemu i się nie dba o szczegóły i nie koryguje się ustawy nawet w Senacie, no to jest efekt taki, jaki jest. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, że ta ustawa to była ta, która też była przyjmowana w sali kolumnowej 16 grudnia i następnie jak ona trafiła do Senatu, to nie można było w ogóle dyskutować na jej temat, bo w ten sposób podważono by w ogóle legalność tego wszystkiego, co się działo w sali kolumnowej. Dlatego przyjęto trochę taką zasadę, że wszystkie ten pakiet ustaw, czyli ustawę budżetową, ustawę represyjną, a także ustawę, która pozwoliła wtedy na ten taki szczególny moment wycinki drzew, nie pamiętają Państwo, był taki, to one wszystkie zostały przyjęte, można powiedzieć, w pakiecie, bez jakichkolwiek zmian w Senacie. Ja pamiętam taką scenę, kiedy trzy osoby represjonowane przez służby, między innymi marszałek Borusewicz, razem występowali i mówili, okej, my byliśmy ofiarami wtedy, tak, ale uważamy, że w tej ustawie są błędy i trzeba to po prostu poprawić. Tak się nie stało, dlatego ustawa cały czas obowiązuje. Ja myślę, że trudno mi mówić o motywacji opozycji, dlaczego opozycja za mało o tej ustawie mówi. Na pewno niektóre osoby z kręgów partii Nowa Lewica czy Lewica no, dość aktywnie o tym mówią, bo nawet sam uczestniczyłem w konferencji zorganizowanej przez pana posła Rozenka, która się odbyła 16 grudnia 2019 roku. Wstrząsająca konferencja. Dla mnie, szanowni państwo, najbardziej takie wstrząsające to było, jak wysłuchałem świadectwa pani szefowej działu, to się tak mówi, dział terroru w Komendzie Głównej Policji, pani Grażyna Biskupska, no, która no, naprawdę no, walczyła z najgorszą przestępczością,
I ona jest objęta ustawą teraz, tak? To znaczy ona po tylu latach bycia wzorem, takim metrem sewr dla tego, kim jest właśnie odważny policjant, ona jest teraz objęta ustawą i za bardzo niewiele można z tym zrobić. Tutaj wielki szacunek dla dziennikarzy, którzy opisują poszczególne przypadki. Myślę, że Onet tutaj wykonuje gigantyczną pracę, bo raz na jakiś czas się pojawiają takie duże materiały, ale też Wyborczej jest sporo, w tygodnikach także. Natomiast ja myślę, że opozycja przyjęła trochę taką postawę, że skoro jest wiadome, że opozycja popiera zniesienie tej ustawy, to oni już się na ten temat nie będą wypowiadali i o to upominali. Tak? Czyli że skoro oni się podpisują de facto pod tym projektem promowanym przez posła Rozenka, to w związku z tym nie będą tego eksponowali w debacie publicznej. Trudno mi oceniać, czy to jest dobra postawa, czy też nie, bo to już byłaby ocena polityczna z mojej strony. Teraz tak, jeżeli chodzi o pytanie o sądy w Republice Czeskiej. Szanowni Państwo, proszę zwrócić uwagę, że w Republice Czeskiej podjęto jedną bardzo ciekawą decyzję w czasie dokonywania transformacji ustrojowej, która bardzo istotnie różni Republikę Czeską od nas. A mianowicie proszę zauważyć, że wszystkie instytucje sądowe nie są w Pradze, ale są w Brnie. Sąd Konstytucyjny, Sąd Najwyższy oraz Naczelny Sąd Administracyjny. Tak samo, co ciekawe, ombudsman Republiki Czeskiej, pani obecnie funkcję sprawuje pani Anna Sabatowa, też jest w Brnie. I być może ta swoista taka decentralizacja no, daje takie jakby poczucie trochę oddalenia od polityki. Może powoduje większe takie zakorzenienie w tej tradycji i kulturze prawnej. Myślę, że sądy czeskie, to wiem ze statystyk, prawda, działają znacznie lepiej niż polskie i że nie ma takich kłopotów jak w Polsce, ale też myślę, że były momenty, kiedy sądy czeskie były testowane przez polityków i pokazywały swoją taką siłę. Ja pamiętam, że dawno, dawno temu zajmowałem się taką historią, nie wiem, czy Państwo pamiętają, w 2007 roku prezydent Kaczyński odmówił powołania 9 sędziów, którzy zostali wskazani przez Krajową Radę Sądownictwa, czyli zostali wskazani do powołania, tam było 7 asesorów, którzy zostali wskazani do powołania na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego i 2 sędziów Sądu Rejonowego, którzy mieli mieć awans do Sądu Okręgowego. I z jakichś niewiadomych przyczyn prezydent Kaczyński wtedy powiedział, nie powołam, nie bo nie, bez uzasadnienia. Ja pamiętam, z dużą grupą prawników te sprawy przeprowadzaliśmy przez nasze sądy, twierdząc, że jednak powinni oni dostać przynajmniej uzasadnienie tej odmowy. I byliśmy we wszystkich możliwych sądach, NSA, Trybunał Konstytucyjny i tak dalej, i tak naprawdę skończyliśmy z wielkim niczym. Tak? To znaczy żaden z sądów nie bał się zmierzyć z tym, że by tutaj, można powiedzieć, nakazać prezydentowi jakiś obowiązek uzasadnienia swoich decyzji, czyli żeby przyznać. Moim zdaniem sądy, to był ten moment, kiedy sądy sobie same trochę miały, można powiedzieć, wystawioną piłkę, która mogła posłużyć do tego, aby stworzyć pewną relację z władzą, z ośrodkiem prezydenckim i tego nie wykorzystały. A co ciekawe, w bardzo podobnej sprawie w Czechach NSA nie miał w ogóle kłopotu z tym, tak? To znaczy NSA, proszę? No, tak, tylko już mi chodzi, że jednak jest instancja odwoławcza, prawda? Także być może to się z tego bierze, i czyli może siła kultury prawnej i zakorzenienia sądów w społeczeństwie może powodować, że być może w Czechach byłoby to trudniejsze, tak? Nie powiem tego panu na 100%, bo to w Polsce 7 lat temu też bym pewnie mówił, że nasz Trybunał Konstytucyjny taki wspaniały i jakością dorównuje już prawie niemieckiemu i w ogóle nie ma prawa się mu nic stać, a jednak się stało, tak? Także to, ale myślę, że są pewne czynniki, które mogą powodować, że byłoby jednak trochę inaczej. Ale poczekamy, zobaczymy, tak, tutaj. Natomiast skoro już mówimy o Republice Czeskiej, to nie bardzo, niech Państwo zwrócą uwagę w debacie publicznej, że jak się pojawiają jakiekolwiek argumenty Wejurowej, która jest wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej, to ze strony przedstawicieli ministra sprawiedliwości pojawia się tak zwany argument komparatystyczny, a mianowicie oni robią taki manewr. Myślę, że to jest wymyślone strategicznie, jak to robić, to znaczy jest tak. No tak, a czy pani Vera Jourova to zna swoje prawo,
bo przecież w Republice Czeskiej sędziowie są powoływani w taki sposób. Czyli coś jest nie tak, bo u nich to jednak ci politycy chyba mają za duży wpływ na powoływanie. To dlaczego pani Wera Jourová nie zajmie się swoim państwem, a się zajmuje Polską, prawda? Na czym polega manipulacja? Na tym, że to jest wykorzystywanie argumentu komparatystycznego, który jest wyjęty z lokalnego kontekstu, lokalnej konstytucji i tradycji ustrojowej, tak? Jak przedstawiłem opinię do Senatu teraz na temat tej ustawy sądowej, to tam opisuję na kilku stronach ten argument dotyczący Francji, że we Francji jest podobny przepis, że sędziowie nie mogą się tam wypowiadać w sprawach politycznych, tak? Tylko że, szanowni państwo, to jest przepis, który jest opatrzony mnóstwem komentarzy doktryny, 200-letnią tradycją budowania niezależnego sądownictwa, oraz interpretacjami Rady Konstytucyjnej oraz Rady Stanu, tak? Czyli oni wiedzą doskonale, co ten przepis oznacza i jakie on ma znaczenie, ale to już nie ma znaczenia, tak? Bo argument publiczny został użyty, będzie tak samo jak w Francji. Nie, nie będzie, tak? Także na tym polega ta manipulacja komparatystyczna. Tak się po prostu nie robi. To jest niegodne, to jest nieetyczne. Tak się nie powinno robić. Teraz tak, idąc do służb mundurowych. Faktycznie to przekształcenie służby celnej w Krajową Administrację Skarbową, co zostało przeprowadzone, czy ktoś z państwa wie, pani nie mówi, kto przeprowadził modernizację, przekształcenie służby celnej w KAS? Banaś, zgadza się, Marian Banaś, on był za to odpowiedzialny. Tam faktycznie był kłopot z tym, że to przekształcenie stosunku następowało na podstawie normy ustawowej, obejmowało także osoby, które były w tych stanach szczególnych, prawda, łącznie z kobietami w ciąży, i nie przewidziano odpowiednich przepisów przejściowych i były kłopoty z wydawaniem świadectw służby. I my od początku twierdziliśmy, że te świadectwa powinny być wydawane i że to powinno podlegać kontroli ze strony sądów administracyjnych. Do kilku takich spraw się przyłączyliśmy jako Urząd Rzecznika. W biurze koordynuje te wszystkie zagadnienia naczelnik Tomasz Oklejak. Tutaj też, nie wiem czy państwo wiedzą, że to jest akurat jeden z tych tematów, którym był bardzo taki, którymi się zajmowali senatorowie z takiego zespołu do spraw praworządności w Senacie poprzedniej kadencji. Pamiętam i nawet chyba u mnie w biurze w tej sprawie, pamiętam, kiedyś mieliśmy takie spotkanie robocze, gdzie przyszedł do biura trójka senatorów, senator Grodzki zresztą wtedy, senator Wcisła i senator Stark, tak, bo oni bardzo aktywnie to brali na swój taki warsztat. Teraz faktycznie udało się doprowadzić do tej kontroli sądowo-administracyjnej. Co do Bielska-Białej, to nie wiedziałem, że jest ten kłopot. Być może moja wiedza nie była tutaj aktualizowana. Natomiast jeżeli by się miało okazać tak, że istnieje trwała rozbieżność w orzecznictwie różnych sądów, to Biuro Rzecznika ma możliwość składania wniosków o ujednolicenie orzecznictwa, tak? Czyli możemy poprosić NSA wtedy, żeby wydał jedną uchwałę, która by ujednolicała orzecznictwo. Natomiast jeżeli to by miało, bo to i tak jest dłuższa droga wtedy, prawda, zanim do takiej uchwały dojdzie. Natomiast być może też proszę pamiętać, że w takich sytuacjach, jeżeli wyczerpanie tej ścieżki instancyjnej się zakończy w sposób, który nie byłby satysfakcjonujący ze względu na to, że na przykład w jednej tutaj, że jednak nie nastąpiło to pozytywne rozstrzygnięcie, to jest ten typ spraw, gdzie moim zdaniem przysługuje skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. To znaczy tam jest pewien ograniczony sposób też rozpatrywania spraw dotyczących funkcjonariuszy państwowych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Ale jak rozumiem, najpierw powinna nastąpić ta kontrola instancyjna w postaci postępowania przed NSA. I też jeszcze mówiąc o kompetencjach rzecznika, to my mamy możliwość przyłączenia się do postępowań przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Także też i w ten sposób, przepraszam, przedstawiania argumentacji. Także to bym musiał już bardzo tutaj tak konkretnie sytuacyjnie się przyjrzeć i się nad tym zastanowić. Skoro w tych sprawach uczestniczyłem, to przed nimi nie uciekam i to jest też jeden z tych moich mandatów. To jest prawo niemajątkowe, więc nie można normalną drogą kasacji.
Okej, faktycznie, bo to jest stosunek służbowy tutaj. No, ale my też możemy do spraw cywilnych się przyłączać. To po pierwsze. Też możemy składać skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego. Czy skarga nadzwyczajna tutaj, to nie jestem przekonany. Czy to ona by się do tego... Nie, nie, ale tylko ze skargą nadzwyczajną to jest w ogóle głębszy kłopot związany z funkcjonowaniem Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Proszę mi dać szansę popatrzenia i zastanowienia się z panem naczelnikiem Oklejakiem. Teraz tak, czy jestem chroniony? Może ja odpowiem w ten sposób, czy mam poczucie zagrożenia? Szanowni Państwo, może odpowiem w ten sposób, staram się bardziej uważać na siebie od śmierci pana prezydenta Adamowicza. Może tak to ujmę i wydaje mi się, że każda osoba, która sprawuje funkcje publiczne, po prostu powinna trochę bardziej na siebie uważać. Teraz tak, zaangażowanie młodzieży. Ja myślę, że młodzieżowy strajk klimatyczny, zresztą dzisiaj młodzież się o to pytała w czasie spotkania w szkole, myślę, że to jest taki dobry przykład, że jednak młodzież jest wrażliwa i że młodzieży na czymś, że młodzieży zależy i że potrafi się angażować, co więcej, potrafi nas zaskakiwać. Opowiem Państwu taką historię związaną właśnie z młodzieżowym strajkiem klimatycznym. Kiedyś spotkałem się z kolegą Kamil Wyszkowski, szef UN Global Compact. To jest taka struktura, która zapewnia współpracę między ONZ-em a biznesem. I on trochę wspiera ludzi ze strajku klimatycznego. Mówi tak, słuchaj, ja się z nimi spotkałem, zaprosiłem na spotkanie. Oni usiedli wokół stołu. Młodzież w wieku lat, tak 15-18. I słuchaj, oni najpierw sobie ustalili harmonogram prac, że każdy mówi przez 3 minuty, i że mówią tylko o meritum, że wzajemnie sobie nie przerywają i prowadzą całą dyskusję w sposób taki merytoryczny. Później oni faktycznie się tego trzymali. Później oni, faktycznie każdy z nich przez te 3 minuty bardzo konkretnie zameldował, co zrobił na rzecz zorganizowania kolejnego tego strajku klimatycznego. I mówi, słuchaj, ja nie wiem skąd oni to mają, ale oni po prostu byli lepiej zorganizowani w tym wieku niż jacyś ludzie z takiej dobrej korporacji. Po prostu taka i determinacja, i konkret, i wola zmiany, że to było absolutnie niesamowite. Także wydaje mi się, że powinniśmy się po prostu przyglądać. Ja mam jakiś poziom współpracy z młodzieżą. Wydaje mi się, że najważniejsza rzecz, którą zrobiliśmy w biurze ostatnim czasie, to była taka inicjatywa mojej koleżanki Magdy Wilczyńskiej, która zorganizowała konferencję pod hasłem 18+. To była konferencja, gdzie zaprosiliśmy młodzież, faktycznie młodzież, w wieku między tak 16 a 19, żeby chwycić ten moment, kiedy oni wchodzą w dorosłość i się zastanowić nad tym, jak wygląda przestrzeganie ich praw ze strony policji, ze strony w kontekście organizowania demonstracji, w kontekście funkcjonowania nowych technologii, mediów społecznościowych, a także w kontekście szkolnym. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że są na przykład szkoły w Polsce wciąż, nie wiem jak tutaj, Pani Burmistrzu, ale się zdarzają szkoły, gdzie na przykład wciąż uczniowie 19-letni muszą prosić rodziców o usprawiedliwienia, tak? To nie jest już niezbędne, jak się ma się 18 lat, już można samemu, tak? Ale to są takie rzeczy, które się po prostu w szkole zdarzają i o tym warto porozmawiać. I ta konferencja była dlatego ciekawa, i to mnie właśnie pani dyrektor Imiołczyk zawsze uczy, że z młodzieżą nie można rozmawiać w taki sposób, żeby im narzucać coś, tylko trzeba im po prostu stworzyć przestrzeń, oni mają przestrzeń sami wypełnić. Nam to się właśnie bardzo fajnie udało, bo stworzyliśmy taką konferencję w formacie World Cafe, czyli że oni przy różnych stolikach pracowali nad postulatami, które są dla nich ważne i to naprawdę świetnie nam wyszło. Także myślę, że jest sporo fajnej, ciekawej, aktywnej młodzieży, która będzie chciała zmieniać naszą rzeczywistość, a nasza rola powinna być taka, że powinniśmy się z tego cieszyć i ją mądrze w tym wspierać. I ostatnia rzecz, ostatnie pytanie, Pegasus. Szanowni Państwo, Pegasus to jest świadectwo pewnej choroby, która nas toczy od dłuższego czasu. Proszę zauważyć, my rozmawiamy o Pegasusie, a zapomnieliśmy o tym, że na przykład
nasze dane internetowe oraz dane billingowe są gromadzone i mają dostęp do nich różne służby, od policji przez prokuraturę, sądy i służby specjalne, praktycznie rzecz biorąc bez jakiejkolwiek rzetelnej kontroli, że nie mamy nad tym kontroli. A już samych danych billingowych, internetowych, czyli takich, na jakie strony wchodzimy i gdzie, już można bardzo dużo się dowiedzieć na temat każdego obywatela, łącznie z tym, gdzie ta osoba przebywa, bo dane billingowe to nie tylko z kim się łączymy, ale także do jakich stacji BTS-u się logujemy. Tak? Czyli przykładowo, gdyby teraz ktoś chciał sprawdzić, to jest obrębie tutaj tych kwartałów, tego kwartału ulic, to mógłby bardzo łatwo na podstawie BTS-u to i naszych włączonych telefonów komórkowych to zrobić, gdyby ktoś chciał. Pegasus, moim zdaniem, wydaje mi się, że wszystko wskazuje na to, że Pegasus jest faktycznie w posiadaniu CBA i został kupiony za środki Funduszu Sprawiedliwości, czyli za środki de facto Ministerstwa Sprawiedliwości. Natomiast o ile wiem, a rozmawiałem ze specjalistami, Pegasus to nie jest system wbrew pozorom masowej inwigilacji, czyli nie chodzi o masowe inwigilowanie jakiejś dużej grupy, tylko raczej bardzo dogłębne inwigilowanie konkretnej osoby, odnośnie której działania operacyjne są prowadzone, prawda? I czyli bardziej chodzi o głębokość inwigilacji w stosunku do konkretnej osoby czy konkretnej grupy osób, niż o rozpiętość tej inwigilacji. I uważam, że w Polsce kłopot debaty publicznej, znowu tutaj wracamy do tego, czemu może służyć chociażby rozpoznanie raportów rocznych rzecznika, jest taki, że my dyskutujemy na temat tego, czy jest taka czy inna zabawka kupiona, a nie nad tym, jak stworzyć mechanizmy rzetelnej kontroli i nadzoru nad służbami specjalnymi. Tego nie mamy w Polsce. Nigdy nie mieliśmy. Nigdy nie stworzyliśmy kontroli nad służbami specjalnymi. Proszę zauważyć, jedyną instytucją, która zapewnia kontrolę w Polsce, to jest obecnie Najwyższa Izba Kontroli, która kontroluje pod kątem finansowym służby, ale kontrola finansowa jest dość niewystarczająca. Po drugie, to jest Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych, która no jest podporządkowana politycznie, no to jak ma kontrolować tych, którzy służą tym, co rządzą, prawda? I tyle, i nie ma w zasadzie poza tym innych instytucji. Sądy i prokuratura, sądy mogą to robić tylko w kontekście konkretnych spraw sądowych, czyli konkretny wniosek o podsłuch, kontrolę operacyjną i tyle, tak? I poza tym nie można kontrolować. Czyli przykładowo, jeżeli mamy, nie wiem, jakiegoś działacza społecznego, który twierdzi, że był inwigilowany przez jakiś okres, to on nie ma gdzie się zgłosić do jakiejś instytucji, która by mu kompleksowo to wszystko wyjaśniła i całą sprawę przebadała. Albo jeżeli ktoś właśnie ma tutaj informację o tym Pegasusie, to nie ma do kogo się zgłosić, żeby ta instytucja w sposób niezależny to przebadała, czy ten instrument jest w posiadaniu, czy też nie, jak jest używany, przez kogo, na podstawie jakich dokumentów, jakich instrukcji, zarządzeń wewnętrznych i tak dalej, i tak dalej. Tego nie mamy. To jest, myślę, że jedna z potężniejszych wad naszego systemu demokratycznego, że do 1989 roku de facto tego systemu nie stworzyliśmy. Dobrze, to teraz robimy tak może drugą rundkę. Druga runda, pierwszy głos. Panie Rzeczniku, Przemysław Majer, takie pytanie przyszłościowe, jakby tak można hipotetycznie postawić, że wychodzi pan ze swojej roli rzecznika. Kadencja pana kończy się we wrześniu tego roku. Wybór rzecznika jest jasno i wyraźnie określony konstytucją i ustawą Sejm za zgodą Senatu. I teraz jakby postawić się w takiej roli też obywatela. Tak jak pan przed chwilą powiedział, nie mamy instytucji kontrolnych niezależnych. Przejęcie Trybunału Konstytucyjnego, możliwy i prawdopodobny kierunek z sądami. I załóżmy, że dojdzie do sytuacji takiej, że zostanie zmieniona ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich, sposób wyboru bez zgody Senatu i będzie rzecznik nie obywatelski, tylko rzecznik partyjny. I co wtedy jako obywatele, jako obywatel, powinienem zrobić, jeśli byśmy poczuli, że nasze prawa obywatelskie są już w taki sposób ograniczone i nie mamy rzecznika praw obywatelskich? Tu już widzę drugie pytanie. Y-
Ja mam pytanie odnośnie tych, nazwijmy to, uchwał homofobicznych, jeśli tak to mogę powiedzieć. Czy nie ma pan obaw jednak takich z punktu widzenia funkcjonowania właśnie administracji samorządowej? No przecież te uchwały przechodzą przez już pierwszy etap kontroli, przez nadzory prawne wojewody, prawda? Ich legalność. Że ktoś to jednak, że sądy administracyjne potraktują to jako, no jako powiem tylko taki wyraz, jakieś stanowisko jakiejś społeczności albo wprost rady po prostu, nawet jeśli nie społeczności, i że to nie są jednak normatywne zapisy, które on nie kreują prawa, nie kreują, tak naprawdę nie ograniczają czyichś praw i wolności, sensu stricte patrząc na ich treść. I one będą miały byt. No i będzie, w mojej ocenie przynajmniej źle, no zacytuję z głowy jeden z ustępów, jeśli dobrze pamiętam, z Istebnej, tam jest mowa: zrobimy wszystko, aby do naszych szkół nie mieli wstępu gorszyciele. Co to znaczy wstęp do szkół? Co to znaczy gorszyciel? To są wszystko bardzo mocno demonstrujące światopogląd stwierdzenia, natomiast z punktu widzenia prawa ja mam wątpliwość właśnie i takie mam pytanie do pana. Dziękuję. Pytanie numer 3. Dobry wieczór, Gabriela, witam serdecznie. Ja mam w zasadzie dwa pytania, jedno dotyczące faszyzmu i drugie telewizji polskiej. Jak pan z pewnością oczywiście wie, od początku 2015 roku, głównie z grupą obywateli RP, ludzie blokowali marsze grup nacjonalistycznych, ludzi głoszących poglądy faszystowskie. Robiliśmy to w kilkaset, czasami kilka tysięcy osób. Niestety to było za mało. Skończyło się wieloma procesami, które trwają do dzisiaj. Efekt jest taki, że w kampanii wyborczej mogliśmy oglądać plakaty wyborcze Konfederacji i kandydatów, którzy głoszą poglądy stricte faszystowskie, co jest w tym kraju, z tego co wiemy, zgodnie z konstytucją, nielegalne. Mam poczucie głębokiej porażki, że dopuściliśmy do takiej sytuacji, że ci ludzie po prostu występują w debatach publicznych, są traktowani poważnie, ich wypowiedzi są traktowane jako poglądy dopuszczalne. Co my możemy zrobić teraz w sytuacji, kiedy mamy nawet kandydata na prezydenta, który jest stricte faszystą? Co my jako obywatele możemy zrobić, żeby zaprotestować przeciwko wystawianiu w ogóle takich kandydatów? I druga kwestia dotycząca telewizji polskiej. Protesty pod Telewizją Polską trwają, wiele osób może nie wie, ale od 2 lat codziennie. Zjawia się tam grupa kilkudziesięciu, kilkunastu osób każdego dnia. Sama jeszcze mam proces pamiętny dotyczący Magdaleny Ogórek. My wyszliśmy tam bezpośrednio przed tą telewizję, ale miliony Polaków codziennie czują, że są obrażani. Miliony obywateli i obywatelek czują, że codziennie kłamie się im prosto w oczy, że się ich obraża, że się ich wyzywa. Co my jako obywatele możemy zrobić, albo ewentualnie jak pana jako obywatele wesprzeć w tej walce z tą niegodziwością, która jest kierowana w stronę obywateli? Dziękuję. Panie Adamie, jeszcze ostatnie pytanie tu mamy od pana i na tym moglibyśmy, czyli pytanie numer 6. Dobry wieczór. Panie profesorze, jak zapewne pan wie, 17 listopada, 7 listopada 2019 roku weszła ustawa nowelizacyjna Kodeks Postępowania Cywilnego. Znikła tak zwana fikcja doręczeń i na chwilę obecną pozew lub wniosek inicjujący sprawę doręcza komornik. Co my jako profesjonalni pełnomocnicy mamy powiedzieć matce, która domaga się alimentów, kiedy jej sprawa nie zostanie wszczęta, ponieważ komornik nie doręczy pozwu, jak i również w zakresie, co mamy powiedzieć kobiecie, która na przykład jest
ofiarą przemocy psychicznej, fizycznej w swoim domu i nie może w ten sposób z winy komornika otrzymać prawomocnego wyroku rozwodowego. Szanowni Państwo, żeby odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania, to bym chyba musiał posiąść całą mądrość ludzkości, bo to są tak poważne i tak fundamentalne pytania. Co więcej, ja też nie jestem w stanie wszystkiego aż tak dokładnie śledzić, tak? Chociażby te zmiany KPC, to oczywiście przez nas były analizowane, natomiast nie było to by mi jeszcze ani razu sygnalizowane z tego punktu widzenia. Ja mogę jedynie panu obiecać, że się temu przyjrzymy, tak? I zobaczymy, zastanowimy się, jak ta kwestia dotycząca doręczania przez komorników może działać praktycznie w tych sytuacjach, które faktycznie mogą prowadzić do utrudnienia tak zwanego dostępu do sądu, no bo ja zdaję sobie sprawę, że różnego rodzaju uwarunkowania lokalne i pewne obawy związane z w relacjach, prawda, między komornikiem a osobami, w stosunku do których ten pozew ma być doręczony, mogą powodować określone, bardzo poważne trudności, uniemożliwiające rzeczywiste korzystanie z prawa do sądu. Także proszę dać mi szansę, ja i tak będę się widział z Krajową Radą Komorniczą w ciągu najbliższych dni, bo taki w czasie Święta Trzech Króli miałem takie bardzo ciekawe spotkanie w pensjonacie Świętego Łazarza, to jest taki bardzo ciekawy, wiodący w zasadzie w Warszawie ośrodek dla bezdomnych, wiodący w sensie takiego, można powiedzieć, progresywnego myślenia, jak rozwiązywać osoby dotknięte, problemy osób dotkniętych kryzysem bezdomności. I tam rozmawialiśmy na temat takiej pułapki, w którą wpadają te osoby, ponieważ proszę zauważyć, że jeżeli one na przykład przez wiele lat były bezdomne i były, powiedziałbym, w stanie uzależnienia alkoholowego, to zazwyczaj im narasta dług alimentacyjny. I wtedy, jeżeli one nawet już staną na nogi, zamieszkają w takim ośrodku i chcą wyjść z kłopotów, to się okazuje, że muszą spłacać dług, muszą płacić na bieżąco alimenty i w zasadzie prawie im nie zostaje nic na życie codzienne, w związku z czym oni nie mają motywacji, tak, żeby być w systemie takim normalnym, żyć czysto, tylko znowu mają tendencję do tego, żeby uciekać znowu w szarą strefę, jak uciekają w szarą strefę, no to wpędzają się w sposób automatyczny w kolejne kłopoty życiowe. Także o tym chcę też z komornikami pogadać, jak można do tego kłopotu podejść, także proszę dać mi szansę, że się z tym zapoznam. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, szanowni państwo, instytucje kontrolne. Co będzie, gdy nie będzie rzecznika czy innej instytucji kontrolnej? Szanowni Państwo, Rzecznik Praw Obywatelskich jest jedną z instytucji kontrolnych, oczywiście służącą obywatelom, ale proszę zauważyć, co było znakiem szczególnym zeszłego roku. To, z czego my się wszyscy możemy czuć dumni i być na swój sposób szczęśliwi. Proszę zauważyć, że w Polsce świętowaliśmy, że to był rok największego sukcesu dziennikarstwa śledczego. To przecież to nie był tylko film Sakielskich, prawda? To była cały szereg różnych materiałów dziennikarskich, które pokazywały wysoki kunszt dziennikarski i, wracając, odwagę i determinację. Tak, odwagę, bo to się wiąże z procesami, wiąże się z wnioskami o zabezpieczenie powództwa, wiąże się z prywatnymi aktami oskarżenia o zniesławienie i szczęśliwie no nie mieliśmy, dobrze, może już nie będę wywoływał wilka z lasu, ale na razie w Polsce ta odwaga wiąże się z tym, że trzeba się liczyć z narażeniem na różne procesy. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że jest jedno z takich wiodących wydawnictw prowadzone przez Marcina Celińskiego, wydawnictwo, które wydaje te książki, Arbitror, które wydaje książki między innymi Tomasza Piątka, to on przeznacza jakieś grube, gigantyczne pieniądze na koszty obsługi prawnej, tak, ze względu na różnego rodzaju procesy. Także dziennikarstwo śledcze. To jest rozwój
form przekazu poprzez wykorzystanie internetu. Ja na przykład uważam, że my w Polsce nie wykorzystujemy jeszcze wystarczająco mediów społecznościowych, YouTube'a do poważnych debat, tak, do poważnego przekazu i to jest pole cały czas do zagospodarowania. Niektóre osoby próbują to robić, ale wciąż myślę, że jest dużo do zrobienia tutaj. To jest rozwój organizacji pozarządowych. W tym tygodniu możemy bardzo się cieszyć, naprawdę się cieszyć z tego, że zostały uruchomione fundusze norweskie. Fundusze norweskie, naprawdę duże pieniądze dla polskich organizacji pozarządowych na projekty strażnicze dotyczące rozwoju społeczeństwa demokratycznego, przeciwdziałania dyskryminacji, które to projekty będą, podkreślam to, finansowane niezależnie i dobierane niezależnie od oczekiwań władzy. Tu była wielka walka, proszę zauważyć, poprzedni fundusz norweski się skończył jakieś 5 lat temu. I zajęło kilka lat wynegocjowanie, że po pierwsze te fundusze nie trafiają do Narodowego Instytutu Wolności, bo taki był plan Ministerstwa Kultury i bardzo Ministerstwo Kultury o to zabiegało. Po drugie, że operatorem nie jest Narodowy Instytut Wolności, ani żadna instytucja mniej lub bardziej związana ze czynnikiem rządowym, ale jest konsorcjum 3 niezależnych organizacji. To daje nadzieję, tak? Daje nadzieję na działalność kontrolną. Zmierzam do tego, że mówiliśmy o posłach, mówiliśmy o senatorach. Czy oni wykorzystują wszystkie możliwości kontrolne, jakie mają? Czy faktycznie robią wszystko, aby kontrolować rządzących, jeżeli im się coś nie podoba? Nie, tak, no mamy wiele razy sytuacje, już nie mówię nawet o uczestnictwie w procesie legislacyjnym, ale te wszystkie dodatkowe możliwości działania, które są. Także ja myślę, że po prostu jakoś cały czas wierzę, że jeżeli nawet niektóre instytucje kontrolne nie będą działały tak, jak powinny, to społeczeństwo jest na tyle silne, że będzie sobie próbowało radzić i będzie próbowało tworzyć presję i nie odbierze sobie tego, na czym polega korzystanie z tych 3 podstawowych wolności, czyli wolności słowa, wolności zrzeszania się, wolności organizowania pokojowych zgromadzeń oraz nie da sobie odebrać prawa do petycji, prawa do skargi, prawa dostępu do informacji publicznej i będzie starało się konsekwentnie z tego korzystać. Także tak będzie. Na to liczę i myślę, że będziemy obserwowali dalszy wzrost siły społeczeństwa obywatelskiego, które będzie wypełniało te przestrzenie, być może dotychczas zajmowane przez instytucje, niektóre instytucje państwowe, niektóre instytucje kontrolne. Dalej, szanowni państwo, uchwały homofobiczne. Oczywiście jest obawa przegranej, tak? Nie byłbym uczciwy, mówiąc, że na pewno wygram. W ogóle na pewno na pewno się nie będzie tutaj żadnej porażki. Ale ja liczę na jedną rzecz, że zanim dojdzie tak naprawdę do ostatecznych rozstrzygnięć Naczelnego Sądu Administracyjnego w tych sprawach, to poprzez drogę sądową i poprzez dyskusję na kanwie tych poszczególnych uchwał, poszczególnych spraw sądowych, które będą tego dotyczyły i będą się dotoczyły w różnych sądach administracyjnych, bo złożyłem te skargi do różnych sądów administracyjnych wojewódzkich, to uda się wytworzyć i też ze względu na chociażby te działania zewnętrzne, mówiłem o tej rezolucji Parlamentu Europejskiego, uda się wytworzyć taką presję społeczną, że jednak te uchwały będą uznawane za niegodne, tak? Że będą uznawane za to, że coś takiego się nie po prostu powinno wydarzyć. Szanowni państwo, my żyjemy w czasach niezwykle paradoksalnego oraz dynamicznych zmian, jeżeli chodzi o poziom społecznej akceptacji dla osób LGBT, bo proszę zauważyć, z jednej strony mamy polaryzację, mamy wykorzystywanie tej narracji do celów politycznych, mamy haniebne słowa ze strony niektórych hierarchów Kościoła katolickiego, które nie spotykają się z żadną potępiającą reakcją ze strony innych hierarchów, to jest dla mnie najważniejsze niż same słowa w sobie. Mamy wykorzystywanie mowy homofobicznej do walki politycznej, tak, to jest jakby jeden obraz, a z drugiej strony mamy
ile, 21 marszów równości, które były, prawda, organizowane w Polsce, łącznie z miastami, w których bym się tego nawet chyba nie spodziewał, że się one odbędą. Tak? Nowym Sączu się odbył, dobrze pamiętam? Tak, chyba też był, prawda? Nowy Sącz, Rzeszów, Białystok, prawda, jeżeli chodzi tutaj o... I co ciekawe, sądy orzekając w tych sprawach, jednak żaden sąd się nie cofnął. Każdy sąd konsekwentnie mówił, nie ma prawa prezydent zakazywać marszów równości. Tak? To raczej wstyd, że ci prezydenci, to niektórzy, po których bym się tego nie spodziewał nawet, tego typu zakazy wydawali. Także liczę na to, że może jednak te zaskarżenia doprowadzą do rzeczywistej debaty, co w tych uchwałach jest i czy one, i że one jednak mają walor normatywny. Tak jak powiedziałem, ten mój pogląd nie wynika tylko i wyłącznie z mojej interpretacji prawa administracyjnego. Naprawdę poprosiliśmy o bardzo kompleksową, szczegółową analizę prawną przygotowaną przez profesora Dawida Sześciło, zanim podjęliśmy decyzję o zaskarżeniu. Także myślę, że mamy sporo argumentów prawnych i to zaskarżenie jest bardzo kompleksowe i szczegółowe. Teraz tak, jeżeli chodzi o Telewizję Polską. Tak, ja mam oczywiście kłopot z tym, co mógłbym doradzić, bo zdaję sobie sprawę, jak to jest trudne i jaką rolę polityczną odgrywa telewizja, bo to nie jest tylko i wyłącznie rola komunikacyjna, tak, tu dziękuję za podpowiedź, tylko to jest rola polityczna, czyli to jest instrument władzy. Szanowni Państwo, ja od jakiegoś czasu promuję taką tezę, że to, co w Polsce obserwujemy, to jest droga do osiągnięcia systemu tak zwanego plebiscytarnego czy konkurencyjnego autorytaryzmu. To jest taka teoria dwóch profesorów, Stevena Lewickiego i Lucana Way, którzy mówią, że mamy coś pomiędzy systemami autorytarnymi a demokracją i to jest właśnie system tego plebiscytarnego, konkurencyjnego autorytaryzmu. Po angielsku to się nazywa competitive authoritarianism. I oni mówią, że te systemy polegają na tym, że zmienia się warunki gry w systemie demokratycznym, w którym zachowane są tradycyjne mechanizmy i instytucje, ale zmienia się te mechanizmy w taki sposób, aby przeciwnicy polityczni mieli utrudnioną możliwość wygrania wyborów i przejęcia władzy. I ta utrudniona, czyli to jest troszeczkę tak, oni używają takiego pojęcia, że w systemie konkurencyjnego autorytaryzmu tworzy się nierówne pole gry, uneven playing field. Mówiąc tak kolorowo, chodzi o to, że jak mamy dwie drużyny, które grają w piłkę nożną, to bramka jednej z drużyn jest ustawiona na górce, a druga jest niżej. I ci, którzy chcą strzelić bramkę i wygrać mecz, czyli konkurują o władzę, mają akurat bramkę wyżej, prawda? Trochę jest im trudniej kopać pod górę. I teraz, jak się ten system tej nierówności osiąga? Oni w tych swoich książkach mają cały zestaw różnych czynników i analizują różne kryteria, które są wykorzystywane, czy były wykorzystywane w wielu państwach. Natomiast są dwa, które dość dobrze pasują do Polski. I oni mówią tak, jeżeli niektóre z tych kryteriów występują w danym państwie, to znaczy, że chyba już macie do czynienia z tym. Tak? I jeden występuje w Polsce na pewno, drugi zaczyna występować. Ten, który występuje na pewno, to jest nierówny dostęp do środków publicznych na cele polityczne, w tym nierówny dostęp do mediów. I to mamy to, tak? To znaczy no, nierówny dostęp do mediów publicznych, tak, to obserwujemy ze względu na to, jak przekaz telewizyjny jest kształtowany, ze względu na to, jaką rolę pełni telewizja naziemna, ze względu na silne powiązanie narracji aktualnej politycznej z przekazem w telewizji i w radio publicznym. No i co jest też potwierdzone, prawda, już i książkami, i artykułami, i wieloma innymi czynnikami. Drugi czynnik to jest nierówne wykorzystywanie środków publicznych na cele polityczne.
Tu myślę, że można by się zastanawiać nad rolą spółek Skarbu Państwa i takich instytucji jak chociażby Polska Fundacja Narodowa. Najbardziej moim zdaniem doniosłe jest i takie bardzo praktyczne, to jest bezpośrednie finansowanie mediów w postaci różnych tygodników i gazet przez spółki Skarbu Państwa. Tak? Proszę, jeżeli Państwo kupią kiedyś, proszę zauważyć, jakie tam się reklamy, jakich firm się pojawiają w tych mediach. I nie bez przyczyny te same reklamy nie pojawiają się w tytułach takich jak na przykład, nie wiem, Polityka czy Newsweek, tak? Nie ma tych reklam. Natomiast drugi czynnik, który w Polsce jest powoli realizowany, może coraz szybciej, ale on jest jednak realizowany, to są tak zwane represje prawne, tak? Czyli czy przedstawiciele opozycji, dysydenci, działacze organizacji pozarządowych, protestujący na różne sposoby są przedmiotem represji prawnych. No i w Polsce no są, tak? Co prawda mają szereg różnych postępowań. Być może jeszcze to nie idzie tak, nie wiem, mocno jak szczęśliwie w niektórych państwach. No właśnie, nawet nie chcę tego mówić, tak? Że jeszcze to wciąż jest na takim poziomie, że powoduje to oczywiście wielki stres i cierpienie, ale jakoś na różne sposoby można sobie poradzić. Są adwokaci, którzy pomagają. Ostatnio też miałem taką specjalną ceremonię docenienia tych wszystkich adwokatów, którzy pomagają tak zwanej opozycji ulicznej. I było, myślę, że to było bardzo sympatyczne i takie chyba też dla nich istotne i wzmacniające. Ale te środki widzimy i obserwujemy, jak się one rozwijają. I teraz tak, co możemy zrobić? Moim zdaniem pierwsze to jest nazywać rzeczy po imieniu i mówić, że jeżeli mamy wolność słowa i mamy artykuł 54 Konstytucji, to on także obejmuje wolność pozyskiwania informacji, a jeżeli mamy wolność pozyskiwania informacji, to media publiczne mają określoną rolę do wypełnienia, czyli realizowania misji publicznej na rzecz wszystkich obywateli, a nie tylko niektórych. I mówienie i powtarzanie to jak znudzona płyta, że to nie chodzi o to, że są jedne media w ręku partii rządzącej, a inne są, powiedziałbym, bardziej obiektywne, że to tak ma być, tylko mówić nie, media publiczne mają służyć wszystkim, zawsze wszystkim, bo na tym polega misja publiczna i tak skoro są finansowane z podatków i z abonamentu, jeszcze w takim stopniu to mają faktycznie wszystkim służyć. I cały czas to powtarzać, do znudzenia, tak? A druga rzecz, to moim zdaniem na bieżąco monitorować to wszystko, co się w mediach dzieje, archiwizować, pisać pisma do telewizji, pisać pisma do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i po prostu to wszystko dokumentować, ile się da. Wiem, że to jest trudne, wiem, że nikt na to nie patrzy, wiem, że to... wiem, że nie mamy poczucia tutaj sukcesu, ale zostawiamy świadectwo i naprawdę, szanowni Państwo, ja ostatnio miałem taką korespondencję z Telewizją Polską na temat transmisji wykładu Olgi Tokarczuk. To jedna z wielu interwencji, tak? Ale naprawdę, jak się czyta tą odpowiedź, którą otrzymałem od Telewizji Polskiej, to jest na swój sposób ciekawe, ile trzeba użyć różnych słów, żeby powiedzieć tego, czego się nie chce powiedzieć, prawda? Że najpierw są dwa zdania o tym, że rzekomo jednak była informacja, a później jest cała bita strona, co tam oni w tej TVP Kultura nie robili na temat Olgi Tokarczuk, tak? No, z całym szacunkiem TVP Kultura wiemy, jaką ma oglądalność, tak? I że to chyba nie o to chodziło. Także to, że udaje mi się uzyskiwać odpowiedzi, ma pewne znaczenie publiczne. Także nic więcej chyba tutaj nie jestem w stanie w tym momencie zaproponować, jeżeli chodzi o telewizję publiczną. Ale w tym momencie chciałbym wspomnieć, aż może wstanę, bo to jest ten moment, bo szanowni Państwo, była jedna osoba, która to robiła bardzo konsekwentnie. To był już niestety świętej pamięci Krzysztof Leski. Krzysztof Leski, który niestety zginął, został zamordowany kilka dni temu. On to właśnie robił. On wykorzystywał całą swoją energię do tego, żeby monitorować media publiczne. Także być może, nie wiem, nie chciałbym tutaj niczego sugerować, ale może
ktoś powinien pomyśleć na przykład w ramach czy to tych funduszy norweskich, czy po prostu w ramach jakiejś aktywności obywatelskiej nad stworzeniem jakiejś, nie wiem, fundacji imieniem Krzysztofa Leskiego, która by się na przykład tylko tym zajęła, tak? Żeby w ten sposób kontynuować jego dzieło i to jego oddanie. Przecież nie wiem, czy Państwo pamiętają, że jak został zamordowany prezydent Adamowicz, to jedyna osoba, która była w stanie powiedzieć, ile razy było na temat Adamowicza w telewizji publicznej, to był Krzysztof Leski właśnie, tak? Bo on miał to wszystko przebadane i posprawdzane i on tego monitoringu dokonał. Także być może to jest odpowiedź na Pani pytanie, że powinniśmy po prostu pomyśleć nad jeszcze lepszymi, jeszcze mądrzejszymi instrumentami. Kiedyś pamiętam, że jeszcze wrócę, już ostatnia rzecz na ten temat. Pamiętam, że kiedyś był kłopot z różnymi takimi niegodnymi przekazami w Radiu Maryja. Dawno, to był gdzieś rok 2010-2012, to już tak na może rozluźnienie trochę atmosfery powiem. I był taki facet, który podjął się monitoringu stałego Radia Maryja pod kątem przekazu, Rafał Maszkowski. Kiedyś z nim rozmawiałem, mówię, a jak pan to robi? Że skąd pan ma czas? On mówi, no wie pan, ja to sobie nagrywam to wszystko, później jak wracam do domu, to sobie to puszczam. Ja mówię, ale skąd pan ma na to czas? On mówi, no wie pan, jak oni tam... Zazwyczaj to da radę to odsłuchać, jak się trzykrotnie przyspieszy, a jak jest jakoś, są takie momenty, takie większego natchnienia, to można nawet 4 razy przyspieszyć i też da radę wysłuchać, prawda? Także są mechanizmy, tak? Można tego typu rzeczy robić. Dobrze, i szanowni państwo, jeżeli chodzi o kwestię wzrostu faszyzmu. Znowu, tutaj myślę, że mamy tutaj 2 główne kłopoty. Pierwszy, absolutnie się z panią zgadzam, czyli rosnąca akceptacja dla poglądów, które są skrajne i uznawanie ich za nową normę. Myślę, że dzieje się to dlatego, że po prostu jest tyle różnych przejawów, a jednocześnie coraz mniej osób, które reagują. I w związku z tym nie nadążamy z bieżącą reakcją, z bieżącym potępieniem. I w efekcie powoduje to narastanie akceptacji. Drugi czynnik jest taki, że środowiska, które się odwołują do tych poglądów, myślę, że z biegiem czasu zyskują wiedzę, jak się sprawniej poruszać w warunkach funkcjonowania systemu demokratycznego i nie do końca dać się złapać na wypowiedziach, które byłyby ściśle wpadające w normy prawa karnego. A po trzecie, i to jest mi się wydaje najpoważniejszy kłopot, bo samo to, że osoby z tego środowiska już przynajmniej uważają na słowa, to już jest jakiś na swój sposób sukces. Ale trzeci, wydaje mi się, że to jest najpoważniejszy, to jest jednak poczucie bezkarności. My w biurze wielokrotnie składamy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i zazwyczaj bieg spraw jest następujący. Sprawa, prokurator tam coś robi, my piszemy jakieś pisma poganiające, po roku, półtora, dwóch następuje umorzenie, my to skarżymy do sądu, sąd zazwyczaj uchyla umorzenie i wydaje przyzwoite rozstrzygnięcia i to tak naprawdę, że trzeba sądy zazwyczaj pochwalić, bo sądy dokonują dość dogłębnej analizy, przynajmniej w tych sprawach, które pamiętam. Po czym sprawa wraca do prokuratury, znowu się toczy i jest umorzenie, tak? I to wszystko trwa 2, 3, 4 lata i nikt już nawet nie pamięta o tym, co się działo, co było pierwotną sprawą, bo już mamy taki bieg, tak nam biegną wydarzenia, że za tym nie nadążamy, że nawet jak my próbujemy czasami media gdzieś zainteresować, słuchajcie, może to opiszcie czy coś, to oni już są gdzie indziej, prawda, jako media. I to wszystko powoduje poczucie bezkarności, takie wysyłanie sygnału, że jednak nic się nie stanie. Do tego dochodzą sprawy, które są symboliczne, gdzie być może wręcz intencjonalnie się buduje to poczucie bezkarności. Słynna sprawa 14 kobiet z Mostu, które zostały pobite i gdzie prokuratura umarza postępowanie, pomimo tego, że sąd uchylił, prawda, to umorzenie.
jest absolutnie niedopuszczalna. Będę musiał się też temu przyjrzeć jako rzecznik. Czy na przykład sprawa, wracając znowu do postaci świętej pamięci Pawła Adamowicza, aktów zgonu wydanych przez Młodzież Wszechpolską, prawda? Już Państwo pamiętają, że wtedy Młodzież Wszechpolska opublikowała takie listy przeciwko polityce, przeciwko deklaracji prouchodźczej wydanej przez prezydentów 11 miast, gdzie były wizerunki prezydentów i był wydany akt zgonu, prawda, z opisem, za co ten zgon nastąpił. No, szafowanie życiem w takim kontekście jest czymś naprawdę karygodnym i niedopuszczalnym. I znowu sam Adamowicz musiał się upominać, przecież jeszcze na kilka tygodni przed śmiercią jeszcze się upominał, prawda, składał jakieś tam kolejne zażalenie na umorzenie w tej sprawie. Ale te wszystkie sprawy na przestrzeni kilku lat zbudowały poczucie jednak takiej swoistej bezkarności albo rozmycia odpowiedzialności. Ja nie twierdzę, nie chciałbym być też źle zrozumiany, bo ja na przykład znam prokuratorów. Jest taki jeden taki dobry prokurator, ale aż się boję powiedzieć publicznie, jak się nazywa, bo żeby go krzywda żadna nie spotkała. Ale są porządni ludzie, którzy na przykład prowadzą dobre postępowania, analizują je, przedstawiają akty oskarżenia. Tak? To nie jest tak, że prokuratura działa jednolicie w tych sprawach, ale jednak tworzenie poczucia bezkarności dla wielu liderów środowiska przez wiele lat spowodowało rozkwit. Tak? Przecież Międlar dopiero niedawno został zatrzymany. Tak? I też tak naprawdę nie wiem na kanwie której sprawie i jaki dalszy los go będzie czekał, tak? Ale myślę, że to powoduje. No i teraz co robić? No nie odpuszczać, reagować i znowu monitorować te wszystkie sprawy, nie zapominać o nich, to znaczy wracać do nich, dopominać się, upominać. Moim zdaniem tego brakuje i znowu wracać też do polityków, żeby oni to robili. Bo proszę zauważyć, politycy przypominają sobie o tych sprawach tylko i wyłącznie jak się coś wydarzy. Tak? Mamy 11 listopada, coś się wydarzyło, i nagle przez 5 dni wszyscy są ekspertami, wszyscy będą delegalizowali, wszyscy będą składali zawiadomienia do prokuratury, wszyscy będą podejmowali jakieś różnorodne działania. Mijają 2 tygodnie, już nikt się z nich nie interesuje, oni już są na etapie zupełnie innym politycznym. Czy jakiś głośny reportaż w TVN, nagle wszyscy, prawda, najlepsi eksperci, po czym mija tydzień, nikt nie wraca. Odpytywać, wracać do posłów, co zrobiliście, dlaczego zrobiliście, dlaczego nic nie zrobiliście, pociągać ich do odpowiedzialności za ich deklaracje własne, za ich własne wypowiedzi, mówić jako obywatele sprawdzam, bo to cały czas możemy robić. Dla mnie to jest trochę trudniejsze, tak, bo mówienie politykom sprawdzam, ja nie mogę tego robić jako wyborca, tak? Ja mogę to robić jako rzecznik, a wtedy mówię, sprawdzam tym, którzy rządzą, prawda? Oni są dla mnie punktem odniesienia, ale państwo to mogą robić w stosunku do wszystkich, zarówno tych, którzy rządzą, jak i tych, na których państwo głosowali, którzy są waszymi reprezentantami i po prostu z tych możliwości działań obywatelskich proszę korzystać. Proszę. Cóż, to chyba ten moment, w którym powinniśmy podziękować panu Adamowi za przyjazd. Pan Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, choć ja bardzo lubię tą wykładnię, która mówi, że pan Adam Bodnar jest rzecznikiem odwagi i tak doskonale wpisuje się również w nasze dziesięciolecie. Dziękujemy Janie Wawrzyczce, dziękujemy Ani Plucie i dziękujemy Natalii Kałuży, które pomogły zorganizować to fantastyczne spotkanie i zaprosiły naszego fantastycznego gościa, a my ze swojej strony oczywiście życzymy całemu zespołowi Krytyki Politycznej następnych 10 i kolejnych 10 lat. Do zobaczenia podczas następnego spotkania.